powiatu we Włodawie. Witam pana starostę Andrzeja Romańczuka, wicestarostę Tomasza Korzeniewskiego, witam panią skarbnik. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, witam dyrektora sanepidu, witam zastępcę komendanta powiatowego policji, pana Krzysztofa Tatysa. Witam państwa radnych, witam mieszkańców powiatu włodawskiego, śledzących naszą transmisję w internecie. Według listy obecności na 15 radnych, obecnych jest 15 radnych, co stanowi niezbędną większość do podejmowania prawomocnych uchwał. 100% frekwencja dzisiaj jest. Proponowany porządek obrad otrzymaliście państwo w zawiadomieniach. Czy są uwagi do proponowanego porządku obrad? Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić uzupełnienie porządku obrad o uchwałę dotyczącą podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających powiatowi włodawskiemu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wiem, że był projekt omawiany na posiedzeniu komisji w ubiegły poniedziałek, także prosiłbym o wprowadzenie tego do porządku obrad. Dziękuję. Czy ktoś z państwa w tym punkcie? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały? Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję. Wszyscy radni opowiedzieli się za wprowadzeniem tego projektu uchwały. Proponuję, aby projekt uchwały został ujęty w punkcie 5.10 naszego porządku obrad. Proszę bardzo o przyciśnięcie przycisku, o przyjęcie porządku obrad dzisiejszej sesji po wprowadzeniu tej zmiany. Stwierdzam, że za proponowanym porządkiem obrad wszyscy radni zagłosowali za. Zamykam punkt pierwszy. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu z 29 sesji i 30 sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie 6 kadencji. Protokoły były wysłane do państwa drogą mailową, są na stronie BIP. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi co do treści tych protokołów. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z 29 sesji i protokół z 30 sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu we Włodawie zostały zaakceptowane, przyjęte. Zamykam punkt drugi. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie starosty włodawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo. Otwieram dyskusję. Czy pan starosta? Proszę bardzo. Było w zasadzie na piśmie, także. Tak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie z wykonania uchwał zostało przedstawione na piśmie wspólnie z materiałami na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa w tym punkcie? Z państwa radnych? Nie widzę. Zamykam punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja starosty włodawskiego z działalności zarządu powiatu we Włodawie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo, pan starosta, również informacja. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ostatnia zwyczajna sesja miała miejsce 23 czerwca. W tym czasie odbyliśmy 9 posiedzeń zarządu i oczywiście była jedna sesja 31 nadzwyczajna. Od ostatniej sesji było sporo wydarzeń w powiecie włodawskim. Niemniej jednak najistotniejsze, z czym się musimy zmierzać, to jest wprowadzenie stanu wyjątkowego w części powiatu włodawskiego, dokładnie w 12 miejscowościach. I prawdopodobnie on zostanie przedłużony o następne 60 dni.
Natomiast w tym czasie miały się odbyć, wprawdzie były planowane bardzo skromne, z uwagi na podejrzenie czwartej fali koronawirusa, dożynki powiatowe odbyły się w sposób tylko i wyłącznie symboliczny. To była msza święta w Hannie i z uwagi na to, że one przypadały bodajże, jak się nie mylę, 2 września. Szanowni Państwo, rzeczy inwestycyjne, które miały miejsce, a mianowicie Zarząd Powiatu przygotował i złożył wnioski na budowę dróg. Do Funduszu Dróg Samorządowych złożono następujące drogi o przebudowę. Wnioskowaliśmy o przebudowę drogi w Zamołdyczu, Kosyniu i w Kulczynie. Przygotowane zostały złożone wnioski do Polskiego Ładu. Tutaj złożyliśmy 3 wnioski. Pierwszy wniosek dotyczył budowy nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Drugi wniosek dotyczył remontu byłej drogi wojewódzkiej. To ta droga, która biegnie przez Wyrki, która została przejęta przez powiat od Zarządu Dróg Wojewódzkich z dniem 1 stycznia tego roku. Następny wniosek, który został złożony, to droga relacji Urszulin-Stare Załucze, która tam przy budowie oczywiście została po części zniszczona. Te 3 wnioski złożyliśmy. Jeżeli chodzi o prace inwestycyjne w Powiatowym Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sztabowej, tam trwają, dobiegają końca, niemniej jednak jeszcze troszeczkę potrzeba czasu, ażeby w pełni obiekt był oddany i można było uruchamiać instytucje przewidziane w tym budynku. We wrześniu rozstrzygnięto przetarg na 0,5 km drogi w Osowie. Jeżeli chodzi o prace scaleniowe, wszystkie prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym przewidziane na ten rok zostały ukończone. Jeżeli chodzi o ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie, tu należy wspomnieć o konsultacjach programu Funduszy Europejskie dla Województwa Lubelskiego na 2021-2027, które miały miejsce w starostwie i przebiegały 27 sierpnia. 1 września uczciliśmy wybuch II wojny światowej na cmentarzu wojennym we Włodawie. 2 września odbył się piknik militarny we Włodawie, również przy Szkole Trójce. Powiat reprezentował wicestarosta Tomek. A 8 września w sali konferencyjnej odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji na lata 2021-2024. 17 września, podobnie jak 1, uczciliśmy w skromnych obchodach rocznicę agresji sowieckiej na II Rzeczpospolitą. No, 20 września miało miejsce również otwarcie po remoncie w ramach wspólnego projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku, gdzie został bardzo ładnie wyremontowany obiekt i oddany do użytku. Pokrótce to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych w tym punkcie chce zabrać głos? Proszę, pan radny Mirosław Konieczny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, chciałbym dopytać w kwestii tych planowanych inwestycji drogowych w Kosyniu i w Kulczynie, na jakie kwoty i jaki planowany jest czas realizacji, przy założeniu oczywiście, że pozyskamy środki finansowe z programu. Nie pamiętam kwot i odcinków, niemniej jednak to były powtórzone wnioski z poprzedniego roku, które nie otrzymały dofinansowania i utrzymane w tym samym kilometrażu. Jeżeli zostaną rozpatrzone pozytywnie, prace remontowe powinny przebiegać w 2022 roku. Dziękuję. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych w tym punkcie chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam punkt 4.
Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwał. I punkt 5.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku. Projekt uchwały był omawiany na poszczególnych komisjach. Proszę o opinię. W zasadzie wszystkie projekty były omawiane na poszczególnych komisjach. Bardzo proszę przewodniczących o opinię w sprawie tej uchwały. Komisja rewizyjna nie zajmowała się projektami uchwał, a jedynie na ostatnim posiedzeniu swoim zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za pierwsze półrocze tego roku. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, szanowni państwo, radni, wszystkie projekty uchwał przedstawione w porządku zaproponowanej sesji były zaopiniowane pozytywnie. I dziękuję za tą wypowiedź. Nie będę musiał powtarzać pytania. Proszę pan radny. Komisja Polityki Społecznej projekty uchwał od 5.1 do 5.10 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Otwieram dyskusję na temat projektu uchwały 5.1 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu. Skrótowo tak. Czy ktoś z państwa radnych? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do procedury głosowania. Proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowej uchwały. Stwierdzam, że uchwała numer 31/194/21 została w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku została przyjęta. Zamykam punkt 5.1. Przechodzimy do punktu 5.2. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie gminy Włodawa. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wszyscy radni opowiedzieli się za przedmiotową uchwałą. Stwierdzam, że uchwała numer 31/195/21 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie gminy Włodawa została przyjęta. Zamykam punkt 5.2. Przechodzimy do punktu 5.3. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie gminy Wyryki. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wszyscy radni opowiedzieli się za przedmiotową uchwałą. Stwierdzam, że uchwała numer 31/196/21 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie gminy Wyryki została przyjęta. Zamykam punkt 5.3. Przechodzimy do punktu 5.4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie gminy Hanna. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała numer 31/197/21
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie gminy Hanna została przyjęta. Zamykam punkt 5.4. Przechodzimy do punktu 5.5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie gminy Wola Uchruska. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 15 radnych głosowało za przyjęciem przedmiotowej uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 31/198/21 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie gminy Wola Uchruska została przyjęta. Zamykam punkt 5.5. Przechodzimy do punktu 5.6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Bialskiemu. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 15 radnych było za przyjęciem przedmiotowej uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 31/199/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Bialskiemu została przyjęta. Zamykam punkt 5.6. Przechodzimy do punktu 5.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie za 2021 rok i za 2022 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo. Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Stwierdzam, że głosowanie udział wzięło 15 radnych. 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem przedmiotowej uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 31/200/21 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie za 2021 rok i za 2022 rok została przyjęta. Zamykam punkt 5.7. Przechodzimy do punktu 5.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 13 radnych było za przyjęciem przedmiotowej uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nr 31/201/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2024 została przyjęta. Zamykam punkt 5.8. Przechodzimy do punktu 5.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Stwierdzam, że głosowanie udzieliło 15 radnych. 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem przedmiotowej uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 31/202/21 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok została przyjęta. Zamykam punkt 5.9. Przechodzimy do punktu 5.10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr
27/164/21 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających powiatowi włodarskiemu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem przedmiotowej uchwały. Stwierdzam, że uchwała nr 31/203/21 zmieniająca uchwałę nr 27/164/21 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających powiatowi włodarskiemu na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej została przyjęta. Zamykam punkt 50. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdania. I sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej z działań podejmowanych na terenie powiatu włodarskiego w 2020 roku. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Stwierdzam, że przedmiotowe sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Chełmie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodarskiego w 2020 roku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Aha. Nie, to wiesz. Znaczy, ja myślę, nic się nie stanie, jak... Proszę, tak? Dobrze. No już głosujemy, proszę bardzo. Już tak, mamy odpowiedni tytuł sprawozdania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Stwierdzam, że sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Chełmie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodarskiego w 2020 roku zostało przyjęte. Przechodzimy do kolejnego sprawozdania. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Parczewie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodarskiego w 2020 roku. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Przedmiotowe sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny we Włodawie z działań podejmowanych na terenie powiatu włodarskiego, bielskiego, chełmskiego, łęczyńskiego, parczewskiego za 2020 rok. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych? Nie widzę. Przechodzimy do procedury głosowania. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Państwo radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Łęcznej z działań podejmowanych na terenie powiatu włodarskiego za 2020 rok. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania. Zamykam punkt 6. Przechodzimy do punktu 7. Informacje Zarządu Powiatu we Włodawie o przebiegu wykonania budżetu powiatu włodawskiego, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie i Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie za pierwsze półrocze 2021 roku. Ta informacja została Państwu wysłana 17 września 2021 roku. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę, pan radny Wiesław Holaczuk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja chciałbym dopytać tutaj, jeśli chodzi o informację z wykonania planów SPZOZ we Włodawie. Więc po pierwsze, jaka jest ostateczna, powiedzmy tutaj, struktura zobowiązań, czy wszystkie zobowiązania, wszystkie długi, które ciążą na, bo tutaj w tych informacjach przeczytam, że to jest 30 milionów, tutaj krążą informacje też takie, że 33 miliony, wszystkie te zobowiązania, więc tutaj rzeczywiście te długi rosną w lawinowym tempie, mimo że był to czas, kiedy szpital mógł na COVID-zie tam zarabiać i pewne straty odrabiać. Chciałbym tu się dowiedzieć, jaka jest sytuacja finansowa na dzień dzisiejszy. Przy okazji chciałbym zapytać, kiedy nastąpi ponowne otwarcie OIOM-u, kiedy to będzie, ponieważ i chciałbym zapytać, czy powiedzmy to, że ten oddział został zamknięty, czy to nie ma wpływu na akredytację, bo niedawno szpital dostał akredytację i czy zamknięcie tego ratującego życie ludzkie oddziału nie wpłynie na to, że ta akredytacja zostanie zabrana, bo z tego... Ja może za bardzo się nie orientuję, ale z tego, co mi się wydaje, to jest to poważna rzecz, która może spowodować zabranie akredytacji, a jak akredytacja zostanie zabrana, mniejsze środki trafią do budżetu. Przy okazji też zapytam, czy oddział dziecięcy tutaj też nie będzie miał na to wpływu, na odebranie akredytacji. Staraliśmy się bardzo mocno przez kilka lat, staraliśmy wypełnić te warunki. Chciałbym tutaj usłyszeć od pana starosty, czy ewentualnie dyrekcji szpitala, czy tutaj nie ma w tym zakresie zagrożeń i ewentualnie jakieś terminy być może otwarcia, bo tutaj rozmawiam z lekarzami. Są sytuacje, kiedy próbuje się ratować życie, ale niestety nie ma oddziału, sama chirurgia nie potrafi, ludzie są wysyłani, czasami zdarzają się wypadki śmiertelne i tutaj no, ze względu na te zagrożenia takie bardzo istotne, no, chciałbym dopytać, kiedy, bo tutaj pojawiają się artykuły, że lekarze przybywają i bardzo dobrze, cieszę się bardzo, bo to jest właściwy kierunek, żeby poszukiwać nawet poza granicą fachowców, jeżeli są dobrzy. Natomiast chciałbym poznać jakieś przybliżone terminy otwarcia właśnie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, ponieważ no, jest to oddział, jak już powiedziałem, ratujący życie. Bywa tak, że słyszę, że pielęgniarka chirurgiczna ma obsługiwać respiratory. Nie bardzo się na tym zna. Są pielęgniarki anestezjologiczne, które powinny się tym zajmować. Nie zajmują się. No i stąd
no, wiele zagrożeń się pojawia. Przynajmniej te informacje, jak już powiedziałem, pochodzą z pierwszej ręki i tutaj chciałbym o to się zapytać. A z tego, co wiem, nie wiem na ile to jest prawda, poszło o to, że te pielęgniarki anestezjologiczne nie dostały 5 zł chyba dodatkowych środków. Nie dogadano się w związku z tym, oddział został zamknięty. Nie wiem na ile to prawda, takie informacje docierają w związku z tym u źródła. Chciałbym od razu wyjaśnić. Przy okazji też oczywiście oddział dziecięcy. Bardzo ważna sprawa. Coraz więcej dzieci choruje, coraz więcej rodziców się skarży, że muszą jeździć do innych szpitali oddalonych znacznie od Włodawy. Zaczyna się okres i covidowy, i grypowy. I niestety nasze dzieci też tutaj zaczynają chorować. No i oczywiście tutaj pani dyrektor zawsze Szpilewicz mówiła, że dobro pacjenta jest najważniejsze. Natomiast tutaj okazuje się, że to się nie, z tego co mi mówiła, że się nie opłaca, że bardziej się opłaca poradnie utrzymywać, a nie oddział dziecięcy. No to jak to się ma w kontekście tego ważnej kwestii, jakim jest dobro pacjenta. No też przy okazji chciałbym zapytać, bo też tutaj, że brak laparoskopu, że tutaj lekarze nie mogą się doprosić o ważne badania do przeprowadzenia. On tam nadaje się do remontu i długo to strasznie trwa, więc też bardzo proszę odnieść się do tego, czy tutaj. No i na razie powiedzmy to tyle. Bardzo proszę o odniesienie się do tych kwestii. Jeśli będzie tutaj jeszcze możliwość, to będę chciał dopytać. Także... Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, poproszę o udzielenie odpowiedzi na pytania postawione przez radnego Holaczuka, przez panią Elżbietę Korszlę, panią dyrektor Elżbietę Korszlę. Dziękuję. Barbara Kiełek, główny księgowy SPZOZ we Włodawie. Odnośnie zobowiązań. Zobowiązania rosną, kwoty są wyższe z tego względu, że jak wiecie państwo, rosną wynagrodzenia w służbie zdrowia i to wynagrodzenia, które zostały podyktowane ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia dla pracowników podmiotów leczniczych. I tutaj te wynagrodzenia poszły bardzo w górę, dlatego że są one uzależnione od średniej krajowej dla pracowników medycznych i są ustalone dla poszczególnych grup pracowniczych współczynniki pracy. Do tego dochodzą koszty pracodawcy, czyli tak zwane ZUS-y, no i pracownicze plany kapitałowe. Stąd też jest wzrost zobowiązań. Zobowiązań zarówno z tytułu wynagrodzeń, jak i zobowiązań z tytułu PIT-4. Tak jak państwo macie tam w sprawozdaniu, są te wszystkie zobowiązania wyszczególnione. Jest pokazana struktura zobowiązań. Są zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. Zobowiązania publiczno-prawne, czyli ZUS, PIT i VAT. Ponadto w składkach ZUS-owskich mamy jeszcze zobowiązania wobec ZUS, które zostało rozłożone nam na raty i jeszcze te zobowiązania są spłacane. Ponadto tak każda nowa dostawa, każdy nowy przetarg to są nowe podwyżki. Jeżeli chodzi o zakupy towarów i usług.
Ponadto, jeśli chodzi o kredyty i pożyczki na koniec pierwszego półrocza utrzymują się na stałym poziomie, mimo po prostu one nie rosną, nie spadają. Natomiast wzrost zobowiązań jest podyktowany wzrostem wynagrodzeń i wzrostem cen towarów i usług, na które no niestety szpital nie ma wpływu. Zadłużenie nie rośnie, nie spada z tego względu, że wycena świadczeń medycznych, jak była w 2012 roku, tak do dnia dzisiejszego się nie zmieniła. Wprawdzie zapowiadają jakiś tam wzrost wyceny procent świadczeń medycznych, ale od 1 lipca, kiedy to będzie, kiedy my te pieniądze dostaniemy, na dzień dzisiejszy nie mamy takiej informacji. To wszystko, dziękuję. Jakieś pytania? Znaczy, nie odpowiedziała pani ogólna kwota, ile, bo ja o to przede wszystkim pytałem, natomiast pani wyjaśniła tutaj, z czego to wynika, natomiast no, bo różne tutaj krążą informacje na ten temat. Chciałbym wiedzieć, jakie jest kompleksowe, całościowe zadłużenie, wszelkie zobowiązania, które tutaj są na szpitalu, na... To myślę, że pani ma wiedzę na ten temat i chciałbym wiedzieć. No, całkowite zadłużenie szpitala, bo musimy rozróżnić. Mamy zobowiązania. Zobowiązania jest to wszystko, czyli to, co księgujemy na koniec miesiąca i wypłacamy na początek miesiąca, ewentualnie płacimy na bieżąco kontrahentom, i zadłużenie szpitala, czyli na zadłużenie szpitala składają się kredyty i pożyczki, które wynoszą 25 milionów, natomiast 5 milionów są to bieżące zobowiązania, które przechodzą z miesiąca na miesiąc. Na te zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. I tutaj są leki, odczynniki diagnostyczne, materiały ortopedyczne, jednorazówka, środki ochrony osobistej typu rękawice, fartuchy, środki dezynfekcyjne. Praktycznie wszystko, środki żywnościowe, wszystko, co jest niezbędne do bieżącego funkcjonowania szpitala. Natomiast pozostałe, no tak jak mówiłam, wynagrodzenia, potrącenia, bardzo duża kwota jest zobowiązań publiczno-prawnych, bo to jest kwota ponad 2 miliony. Gdzie samego ZUS-u jest prawie 2 miliony, prawie 300 tysięcy to są zobowiązania z tytułu podatku PIT-4 potrąconego pracownikom i odprowadzanego. Kumulują się tutaj 2 miesiące, dlatego że wynagrodzenie, podatki, te zobowiązania cywilnoprawne są, termin płatności są wymagalne w dniu wypłaty, czyli na koniec czerwca one są w zobowiązaniach, natomiast są tam w zobowiązaniach od wynagrodzeń zarówno majowych, jak i czerwcowych. Czyli... I to przechodzi, to są po prostu bieżąca działalność. Dobrze. Są zobowiązania, które przechodzą z miesiąca na miesiąc. Czyli rozumiem, to jest tak, 25 pożyczki i kredyty plus 5 bieżące i więcej nic, tak? I więcej, czyli 30 nic nie milionów. Ma. Tak. Dobrze. Tak. Dziękuję bardzo. Proszę w tych pozostałych, bo tutaj pan. Tak. Myślę, że pani dyrektor. Wyczerpująca była odpowiedź. I pani dyrektor, proszę bardzo, odnośnie tych spraw. Organizacyjno. Dzień dobry państwu, Elżbieta Koszla, zastępca dyrektora. Postaram się odpowiedzieć na pozostałe pytania. Odnośnie oddziału anestezjologii intensywnej terapii, czy wpłynie to na zabranie akredytacji? Otóż pełnię też i rolę pełnomocnika do spraw jakości i ja wprowadziłam, między innymi przygotowywałam ten zakład do akredytacji. Otrzymaliśmy ciężką pracą całego zespołu, całego szpitala tą akredytację. I dbamy o to, żeby tą jakość codziennie podnosić. Jest w trudnych czasach, znaleźliśmy się państwo, a tym bardziej szpital. Epidemia COVID teraz zupełnie jest nowa też dla nas sytuacja. Stan wyjątkowy tutaj w powiecie włodawskim dla nas, dla szpitala. To są następne zadania nowe i znowu następna nowa sytuacja, gdzie z zespołem musimy się przygotowywać też do nowych zadań.
ale odnośnie oddziału anestezjologii intensywnej terapii. Otóż, proszę Państwa, nie wpłynie to, chciałam uspokoić Państwa na to, czy będziemy mieli tą akredytację, czy nie, bo zgodnie z przepisami prawa podmiot leczniczy, który nie ma oddziału anestezjologii intensywnej terapii, jest zobowiązany do stworzenia i zabezpieczenia, przynajmniej w przeliczeniu tam na łóżka, my musimy stworzyć jedno stanowisko nadzoru intensywnej opieki plus zabezpieczenie dla szpitala oddziału anestezjologii intensywnej terapii przy najbliższych szpitalach. Dopełniliśmy wszelkich tych starań w tym kierunku. Zdaję sobie doskonale sprawę i wszyscy w szpitalu, że to jest bardzo ważny punkt dla funkcjonowania, dla bezpieczeństwa, ale tego bezpieczeństwa nie obniżyliśmy w żaden sposób. Mamy zawarte dwie umowy z pobliskimi szpitalami, gdzie jeżeli pacjent wymaga hospitalizacji w takim oddziale, jest przewożony, zapewniamy w własnym zakresie transport specjalistyczny z udziałem lekarza anestezjologa do transportu takiego pacjenta i ta hospitalizacja jest zapewniona. Natomiast na terenie szpitala mamy wyposażenie w postaci niezbędnego sprzętu, respirator i inne niezbędne do stworzenia takiego stanowiska i przeszkolenia i utrzymania tego pacjenta do momentu, kiedy lekarz anestezjolog podejmie decyzję, że należy pacjenta transportować. Żeby jeszcze podnieść tą jakość i stworzyć większe bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy nie ma tego OIT-u, chciałam jeszcze dodać, że 74 pielęgniarki zostały przeszkolone w naszym szpitalu z zakresu obsługi respiratorów. Era COVID-u i tamten rok zmusił nas do innych troszeczkę działań, z czego musieliśmy się trochę w szybkim tempie uczyć. Mówię o personelu medycznym, zarówno lekarze i pielęgniarki. To sytuacja wymagała od tego pacjent brak zasobów w tym zakresie, więc takie szkolenie zostało na miejscu, na szpitalu dla grup zawodowych pielęgniarek przeprowadzone. W chwili obecnej też dostałam informację, że taki kurs ministerstwa zaprasza wszystkich pracowników medycznych, pielęgniarki, lekarze do takiego szkolenia w obsłudze respiratorów i podjęcia działań przy niewydolności oddechowej dla lekarzy, pielęgniarek. Ze strony pielęgniarek nie było chętnych w związku z tym, że szkoliłyśmy już w tym zakresie, natomiast ze strony lekarzy nie było chętnych. Myślę, że jeszcze takie kursy będą, to będziemy bardziej motywować i mobilizować naszą kadrę do tego. Jeżeli chodzi o oddział anestezjologii intensywnej terapii, proszę Państwa, musimy wiedzieć i pamiętać o tym, że rozporządzenie ciągle było zmieniane i okres dostosowania OIT-u ta data się ciągle przesuwała. Na dzień dzisiejszy są wymagania takie i ta data dalej na przyszły rok została przesunięta. Minimum czterołóżkowy OIT. My w tej chwili mamy trzy łóżka takie do dyspozycji, a tak naprawdę to dwa łóżka. Została działalność zawieszona, jak Państwo wiecie, opinię żeśmy też otrzymali pozytywną, ze względu na brak kadry, między innymi pielęgniarskiej. W tej chwili przymierzamy się do tego, żeby uruchomić ten OIT. Mam nadzieję, już takie tutaj rozmowy prowadzimy, że uda nam się to uruchomić. Niedobry to był czas, dlatego że w okresie COVID-u szpital tymczasowy został uruchomiony. Jednak ta kadra anestezjologiczna, mówię o lekarzach i pielęgniarkach, była niezbędna przy obsłudze tego zakresu i naprawdę inna tam była cena i wynagrodzenia i było trudno tą kadrę pozyskać. Teraz są rozmowy, myślę, że jutro skonsumujemy te rozmowy pozytywnie, jeżeli mówię o panie pielęgniarki i przymierzamy się do uruchomienia tego bardzo szczątkowego, małego oddziału, ale przynajmniej te dwa łóżka będą funkcjonowały. Na taką decyzję też i wpłynęło to, że pozyskaliśmy
panią doktor, anestezjolog z Ukrainy. Pani doktor z wieloletnim doświadczeniem anestezjologicznym dostała zgodę od ministra i od izb lekarskich na wykonanie samodzielnie zawodu, a jest to naprawdę bardzo istotne. Z tego bardzo się cieszymy. Będziemy mieli już za miesiąc samodzielnie pracującego na anestezji i intensywnej terapii panią doktor. W tej chwili 4 października jeszcze przyjeżdża następny pan doktor anestezjolog do nas, więc ta kadra już się poszerza i będzie możliwość do zabezpieczenia OIT-u w sposób bezpieczny udzielać świadczenia. Odpowiadam na te 5 zł więcej, to jest nieprawda, to była o wiele większa kwota. 20 chyba, 5 czy 20. Pani księgowa tutaj podpowiada skrupulatnie, to było 20 zł. Na tamten moment, proszę Państwa, przy braku finansowym i kadry lekarskiej, bo mieliśmy problemy z kadrą też lekarskiej, to był duży, no duży próg finansowy dla nas, żeby to zorganizować przy brakach zasobów. Słucham? Żeby zabezpieczyć pion anestezji i intensywnej terapii i dział anestezji, musicie Państwo wiedzieć, że trzeba tutaj jeden pion i tutaj jeden pion pielęgniarski. My to w sposób elastyczny podchodzimy do tego, bo wymogi są bardzo rygorystyczne. Do końca września jesteśmy zwolnieni do spełnienia tych wymogów i norm pielęgniarskich. Nie wiem, co będzie jeszcze od 1 października. Różne są rozmowy na ten temat tam w ministerstwie. Mam nadzieję, że troszeczkę może będą poluzowane. Żeby obstawić jeden pion, jedna pielęgniarka bez urlopów i zwolnień lekarskich, minimum trzeba 5 etatów, jeden pion. A żeby obstawić drugi pion, następne 5 to jest 10, do 15 przynajmniej następna pielęgniarka, czyli tak naprawdę z 15 etatów. Myślę, że jesteśmy w stanie to zorganizować dla bezpieczeństwa przy braku. Trzeba też pamiętać, że cały czas pracujemy przy ograniczonych zasobach ludzkich. No, taka jest rzeczywistość. Nie tylko tutaj we Włodawie, proszę Państwa, nie tylko w szpitalu we Włodawie. W całej Polsce jest brak lekarzy. Średnio ostatnio uczestniczyłam w konferencji w Krakowie w Centrum Monitorowania Jakości zorganizowanej na temat jakości. Byli przedstawiciele WHO. Średnia wiekowa pielęgniarki w Polsce to jest 53 lata. Natomiast średnia wiekowa chirurga w Polsce to jest 60 lat. Średnia wiekowa lekarza w Polsce to jest ponad 50 lat. No takie są statystyki. Staramy się, robimy co możemy, żeby właśnie tą jakość i w sposób bezpieczny udzielać te świadczenia naszym tutaj pacjentom. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach uruchomimy oddział. Więc uzbrójmy się, proszę Państwa, jeszcze w cierpliwość, bo to wiele elementów na to wpływa. Odnośnie pediatrii, tak jak pani tutaj dyrektor też i pani Szpilewicz przekazywała, cały czas prowadzimy i starania, żeby uruchomić tą pediatrię. Ale proszę Państwa, żeby uruchomić pediatrię, my potrzebujemy lekarzy i też pielęgniarek, dlatego, żeby uruchomić w sposób bezpieczny ten oddział. Zgodnie z wymogami dla oddziału pediatrii, jeszcze raz powtórzę, do godziny 15 musimy mieć 2 specjalistów pediatrów i obsadzony dyżur. Żeby obsadzić dyżur, to jest 5 etatów w pionie. Mamy oczywiście na etacie u siebie 2 lekarzy pediatrów i 1 panią doktor na kontrakcie, ale to jest dalej za mało. Ogłoszenia szukamy wszędzie pediatrów, chcemy zatrudnić. Miałyśmy nadzieję, że pozyskamy z Ukrainy i z Białorusi. Z Białorusi troszeczkę zblokowała się sytuacja z wiadomych przyczyn.
Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, jedna pani doktor gdzieś tam lepszą ofertę czy zrezygnowała, no i nie przyszła. Czekamy jeszcze na jedną rozmowę. Czynimy, co możemy. Proszę, proszę państwa, zrozumieć, rozmawialiśmy też z wszystkimi lekarzami tutaj w POZ-cie, zapraszaliśmy na dyżury. Ja to widziałam, no takie rozsądne podejście i kompleksowe, bo jeżeli lekarz pediatra pracuje w POZ-cie, ma swoich pacjentów, jakby u nas dyżurował na oddziale pediatrii, byłby to sens jakiś, bo te dzieci by wracały na tą pediatrię, tak? Ale no, nie ma zainteresowania, każdy podejmuje sam decyzję, dokonuje własnych wyborów. Nie mamy tych lekarzy. Myślę, jakbyśmy lekarzy znaleźli, to też mielibyśmy problemy z pielęgniarkami, chociaż też wykonujemy różne czynności, żeby pozyskiwać te zasoby. Współpracujemy z Wyższą Szkołą Pielęgniarską. Po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej udało nam się pozostawić 3 młode pielęgniarki i 1 pielęgniarz. Także mamy jakieś tam minimalne sukcesy w zwiększaniu tych zasobów. Część pań, które przeszły na emeryturę, wracają, my zatrudniamy, pracują, żeby stworzyć to zabezpieczenie. Natomiast do dyspozycji, ja cały czas powtarzam, do dyspozycji każdego lekarza mamy naszych pediatrów, którzy w tej chwili pracują w POZ-cie i też jest pediatra na poddyżurze. I jeżeli jest taka potrzeba, zawsze można wezwać na konsultację tego pediatrę i skonsultować dziecko. Na oddziale pediatrii w tej chwili uruchomiliśmy rehabilitację dziecięcą. W takim turnusie dziecięcym mamy chyba 12 dzieci w tej chwili. Wykorzystujemy jakby też tą infrastrukturę i te zasoby. No, tym bardziej no, zwiększamy tutaj i przychody. I cóż mogę powiedzieć? No, ja na pewno tutaj nie podam daty, kiedy my uruchomimy tą pediatrię, bo to ode mnie naprawdę, proszę państwa, nie zależy. Robimy, szukamy, nie ma lekarzy pediatrów. Tym, jak rozmawiamy z innymi szpitalami, no sytuacja na oddziałach pediatrycznych wygląda tak. W Radzyniu ostatnio rozmawiałam z pielęgniarką na Czerność, 3 dzieci na oddziale pediatrycznym. W Zamościu oddziały pediatryczne też, no na pewno państwo widzicie, co się dzieje w mediach, też nie mają lekarzy. Trudno jest pozyskać lekarzy i obsadzić no, przy takich wymogach. No taka jest rzeczywistość. Lekarze, mało jest miejsc na specjalizacji, mało mamy tych lekarzy, w tym tych specjalistów. Wiekowa pediatrów też nie jest zadowalająca, też ponad 50 rok życia, więc nie jest łatwo. Mówię, w mojej ocenie, każde dziecko, które się zgłosi do nas, do POZ-u, do szpitala, stworzyliśmy to zabezpieczenie konsultacji lekarza pediatry na ten moment. Jeżeli trzeba przetransportować dziecko zgłasza się do POZ-u, jest wzywany transport, dziecko jest wiezione do szpitala klinicznego pediatrycznego do Lublina. Jeżeli się zgłosi na SOR, mamy własny transport, też zostanie, jeżeli jest taka potrzeba, odtransportowany. Odnośnie laparoskopu. Chciałam powiedzieć, proszę państwa, że my na bieżąco, ja w każdej chwili mogę państwu przedstawić harmonograf serwisowania i przeglądu sprzętu. Możecie państwo czuć się naprawdę bardzo bezpieczni pod względem przeglądów, autoryzacji sprzętu. Na bieżąco jesteśmy zobligowani co do akredytacji, co do ISO i co do pacjenta i chyba własnej odpowiedzialności to robić i to robimy. Każdy sprzęt jest na bieżąco przeglądany, serwisowany i na bieżąco, jeżeli jest zgłoszona potrzeba zakupu w miarę możliwości, oczywiście biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, i inne procedury, wymieniamy, kupujemy części. Płynął wniosek faktycznie, odpowiada odnośnie laparoskopu.
z bloku operacyjnego. Tam jakieś części były do wymiany. Części, tu już pani księgowa, już są naprawione, kupione. Myślę, że temat będzie już, albo już jest rozstrzygnięty. Także sprawdzę osobiście. Tak. Dziękuję. Proszę, pan radny Wiesław Kolaczuk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani dyrektor, ja tak do końca nie zrozumiałem, może się tutaj jakoś mylę, ale skoro pani mówi, że powiedzmy wzrasta tutaj bezpieczeństwo, że tutaj wszyscy zaopiekują się, wyślą do drugiego szpitala kilkadziesiąt kilometrów, no to są rzeczy bardzo poważne. Przecież tutaj ratuje się życie i przewóz trwa no, jakiś tam czas. I jeżeli w moim przekonaniu to się pogarsza bezpieczeństwo zdrowotne w naszym powiecie, w naszym szpitalu, bo się traci czas na przewóz i może być taka sytuacja, czasami liczą się sekundy. Może być taka sytuacja, że no niestety ktoś może zemrzeć. Także ja bardzo bym prosił jednak tak się trzymać. Trzeba się przyznać, że pogorszyło się. Cieszę się, że jest deklaracja z pani strony, że w najbliższym czasie to się poprawi, bo to rzeczywiście bardzo ważny oddział i cieszę się bardzo, że no, na razie nie funkcjonuje z tego, co wiem, inni powiedzmy, no, że anestezjolodzy za bardzo pracy nie mają, inni muszą więcej pracy wykonywać i niektórzy się skarżą z tego względu, no ale to nieważne. Jeszcze chciałbym o jedną rzecz zapytać, jeśli chodzi o ten plan. Troszkę zaniepokoiła mnie informacja, że jedynie 14% zaplanowanych inwestycji zostało w tym czasie zrealizowanych, a więc grubo, grubo. Czy powiedzmy te plany to były tak no, pod publiczkę przedstawiane i tak dalej, bo no, jeżeli się coś tam planuje, to stara się je to zrealizować. No i przeczytałem informację, że jedynie 14% zostało z tych zaplanowanych inwestycji. Z czego to wynika? Czy one jednak do końca roku, powiedzmy, ten plan zostanie naprawiony? Bardzo proszę o... Proszę bardzo, pani dyrektor. Kiełek Barbara. Jeżeli chodzi o plan inwestycyjny, do planu ujmujemy to, co nam jest potrzebne. Czasami jest tak, że staramy się, bo jak doskonale państwo wiecie, nie mamy wolnych środków. To jest po prostu szukanie każdej złotówki. Staramy się pozyskać w jakiś sposób pieniądze z zewnątrz i czasami wychodzi tak, że z tego planu inwestycyjnego nie są realizowane zadania z tego względu, że bez pewnych zakupów można i jeszcze funkcjonować, a naprawy czasami naprawdę są w miarę tanie. Natomiast tutaj są realizowane inwestycje zarówno ze środków własnych i gro inwestycji ponad 20 milionów mieliśmy zaplanowanych ze środków pozyskanych z zewnątrz. Na dzień dzisiejszy nie pozyskaliśmy ani złotówki, a nie jesteśmy w stanie wygospodarować na OIT prawie 3 milionów, czy na wykorzystanie tych pustych przestrzeni w szpitalu 14 milionów. Nie jest, i stąd też realizacja zadań inwestycyjnych jest tak niska. Jest robiona na miarę naszych możliwości. Dziękuję. Proszę, pan radny Wiesław Polaczuk. Panie przewodniczący, pani dyrektor, pani księgowo, może warto zwrócić się do rady tutaj powiatu ewentualnie o wsparcie, bo państwo chyba z tego, z takiej możliwości nie korzystają. Może akurat rzeczywiście, skoro to sprzęt ratujący życie, czy inwestycje, które, no to myślę, że rada może się pochylić. Ja jestem zwolennikiem, powiedzmy, pomocy od zawsze, zwolennikiem jak największej pomocy szpitalowi, bo wiem, że tutaj sobie nie daje rady. Ja nie widziałem od państwa jakiejś prośby, czy ewentualnie coś takiego. No i później wychodzą takie sytuacje. Może warto też tą drogą spróbować, a my się będziemy pochylać, bo no, nic cenniejszego niż nasze zdrowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chce zabrać głos? Proszę, pan radny Wiosław Polak. Też przy okazji, jeśli chodzi o muzeum, tutaj też dlaczego przychody zostały wykonane jedynie w 13%, 13,5%? Z czego to wynika? Przychody zapewne chodzi o to, że otrzymaliśmy po prostu dofinansowanie na realizację projektów. My otrzymujemy to na zasadzie zaliczki na realizację projektów i dlatego zostały wykonane właśnie w 13% z tego względu, że nie odbyło się na przykład właśnie Festiwal Trzech Kultur, na które otrzymaliśmy właśnie dotację i którą niewykorzystane środki będziemy musieli zwrócić. Za pierwsze półrocze. To znaczy podpisaliśmy na pewno wcześniej umowy. Ja jeszcze zobaczę, ale wydaje mi się, że to o to chodzi, że otrzymaliśmy po prostu, wcześniej podpisaliśmy umowy, bo jeżeli otrzymujemy, prawda, dotacje i wiemy już, że otrzymaliśmy, to podpisujemy jak najszybciej umowy i zaraz po podpisaniu umów są uruchamiane środki. To ja bardzo proszę o informację. Ja jeszcze przy okazji też do pani dyrektor, bo nie wiem, czy tutaj starosta przekazywał. Była prośba o tą jedną osobę, która została zatrudniona. Ja zadawałem pytanie na sesji. Pan starosta zobowiązał się, że pisemnie i do tej pory nie dostałem takiej odpowiedzi. Chciałbym ewentualnie zapytać, jaki zakres, bo tam była informacja, że jakieś tam właśnie środki dodatkowe ze względu na zatrudnienie. Chciałbym zapytać, jaki zakres tutaj. Dobrze, to odpowiemy. Dobrze? Oczywiście. Na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam punkt 7. Przechodzimy do punktu 8. Wnioski, oświadczenia radnych. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę, pan radny Mariusz Zańko. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Mam kilka wniosków. Pierwszy, szanowni państwo, jutro kończą się konsultacje społeczne projektu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, czyli dokumentu planistycznego, strategicznego w zakresie środków europejskich, które są przeznaczone dla województwa lubelskiego. To kwota ponad 2 miliardy euro, około 42 milionów euro więcej niż w poprzedniej perspektywie. I po udziale w tych konsultacjach i rozmowach między innymi z niektórymi samorządowcami, uważam, że tu powinien wesprzeć działania również powiat włodarski i starostwo powiatowe. A więc jednym z celów priorytetowych, spośród 5 celów priorytetowych, jest cel priorytetowy 5 i jemu jest dedykowany priorytet 10, zrównoważony rozwój terytorialny. I tam spośród 4 działań, 3 działania będą skierowane do 140 gmin, które zostały określone jako gminy zmarginalizowane. I to jest jeden warunek pozyskania środków, a drugi warunek to jest konieczność zawiązania partnerstwa ponadlokalnego i przygotowania strategii ponadlokalnej i strategii ITT. Mówię o tym, gdyż te działania, które są skierowane właśnie w tym priorytecie, mówi się o tym, że to może być nawet około 20% całej lokacji przeznaczonej na fundusze europejskie i my musimy być jakby przygotowani. A sytuacja jest rzeczywiście trudna, dlatego że aktywne pogranicze, którego członkiem również ja jestem jako gmina Kodeń, jest dużo bardziej zaawansowane i do tego aktywnego przygranicza skupiającego gminy z powiatu bialskiego przyłączyła się gmina Hanna. Gmina Urszulin też się włączyła do jednego z porozumienia. Z gminą Urszulin jest trochę trudniej, bo ona w ogóle nie została zakwalifikowana jako gmina zmarginalizowana, pewnie ze względu na bliską odległość od Bodanki i wyższe pensje tych mieszkańców. Aczkolwiek uwagi do funduszy można zgłaszać jeszcze do jutra. Mamy gminę Włodawa i miasto Włodawa, która jest w formule
zintegrowanych inwestycji terytorialnych, którym zostaną tym dwóm gminom przekazane pieniądze przez marszałka województwa lubelskiego w trybie pozakonkursowym. Nie wiemy, jaka to jest kwota i mamy problem, bo jest aktywna gmina Hańsk i wiem, że rozmawiałem z przewodniczącym, z sekretarzem, oni chcą się włączyć. Jest gmina Wola Ochruska, też chce uczestniczyć w tym i gmina Wyryki. I tak naprawdę te trzy samorządy, niezbyt duże, jakby zostają same sobie, więc tutaj myślę, wydaje, że rola powiatu jest jakby bardzo konieczna i starostwa powiatowego. Co więcej, ta strategia ponadlokalna w określeniu do tych gmin zmarginalizowanych nie będzie jakby tylko służyła właśnie dla tych czterech samorządów, ale również w ramach inwestycji strategicznych, które będą wpisane w tą strategię ponadlokalną, również realizowane, których beneficjentem będzie na przykład starostwo powiatowe, czy lasy państwowe, czy Poleski Park Narodowy, również będą zgodnie z projektem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego punktowane. Więc oprócz tego, że punktowane będą poprzez znalezienie się w OSI Polesie, czyli subregionalnego ośrodka interwencji Polesie, to właśnie te inwestycje, które znajdą się w tej strategii ponadlokalnej. I tu też jeszcze jeden taki pomysł chciałbym przedłożyć, bo też się mówiło o tym na konsultacjach z ekspertami Urzędu Marszałkowskiego, że pomimo tego, że gmina Włodawa i miasto Włodawa nie są zdelimitowane jako gminy zmarginalizowane, ale niewątpliwie no one są jakby centrum tego rozwoju powiatu włodawskiego, to ta strategia ponadlokalna, w której skupiałyby się wszystkie gminy z powiatu włodawskiego, mogła być podzielona właśnie na dwie części, czyli strategię ZIT-owską, która jest warunkiem sine qua non pozyskania środków przez miasto Włodawa i gminę Włodawa, ale również strategię IIT, która jest takim instrumentem koniecznym do pozyskania środków z priorytetu 10, a dokładnie, szanowni państwo, powiem o jakich bardzo istotnych znaczeniach mówimy. Czyli między innymi, z głowy powiem, o dostosowaniu budynków do osób niepełnosprawnych, wykorzystaniu potencjału przyrodniczego, turystycznego, ścieżek rowerowych, czy też kwestii związanych z rozwojem turystyki. Więc te jakby działania są na tyle istotne i mówię, i dzięki temu zwiększamy swoje szanse. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, bardzo serdecznie chciałem podziękować pracownikom Muzeum Zespołu Synagogalnego, w ramach którego również uczestniczą oni w tym stowarzyszeniu wokół muzeum i chyba pani Agnieszce Ignatiu, która była odpowiedzialna za przygotowanie tego projektu. Nie widzę pani dyrektor. Pani Agnieszka Ignatiu, jeśli chodzi o mural, prawda? Tak, piękny mural, ale historia, wspaniała historia, z której możemy być dumni, czyli historia generała Franciszka Kleberga. No i tutaj nie zakłamujemy rzeczywistości związanej z tymi bohaterami ze wschodniej granicy. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję dla muzeum i dla realizacji tego projektu. Zawsze z muralami jest tak, że boimy się jego wykonania. Ten niewątpliwie jest bardzo piękny. Chciałem bardzo serdecznie w tym momencie, szanowni państwo, podziękować wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji, korzystając z obecności pana komendanta, wszystkim funkcjonariuszom Wojska Polskiego, Żandarmerii i Wojsk Obrony Terytorialnej za działania, które są realizowane właśnie również na terenie powiatu włodawskiego, o czym mówił pan starosta. Niewątpliwie te dane, które docierają do nas, ponad 10 tysięcy prób przekroczeń, 2 tysiące zatrzymanych nielegalnych imigrantów, ale wydarzenia lokalne, o których słyszymy, Tarasiuki, Kolonia Różanka, Stawki, Zabłocie, to nie jest tak, że my to słyszymy tylko z wydarzeń medialnych, ale nasi sąsiedzi i nasze rodziny i mieszkańcy powiatu włodawskiego są świadkami tych wydarzeń. Także bardzo serdecznie dziękuję za waszą pracę i służbę, bo niewątpliwie gdyby tych działań nie było, to dzisiaj nie mówilibyśmy o liczbach 10 tysięcy, tylko o liczbach zbliżających się w okolicach 100 tysięcy, a wystarczy wejść sobie na portale społecznościowe i zobaczyć, co się dzieje na lotniskach białoruskich. Szanowni państwo, bardzo serdecznie chciałbym również, o tutaj tego się, sam nie mogę się rozczytać, ale przejdę do jeszcze jednej sprawy, którą chciałbym tu zgłosić w formie wolnych wniosków. Dzisiaj właśnie na sekretariacie przedłożyłem pismo,
W związku z procedurą tworzenia projektu budżetu powiatu włodawskiego po konsultacjach z mieszkańcami Włodawy, bo akurat jako radny powiatu włodawskiego w szczególności reprezentuję miasto Włodawę i tutaj staram się być aktywny, zgłaszam następujące wnioski do budżetu na rok 2020. Wprowadzenie kwoty 1 000 000 zł na przebudowę drogi powiatowej we Włodawie, to jest ulica Chełmska, oczywiście uzasadnienie, które jakby przemawia za tą inwestycją, to bardzo zły stan tej drogi i oczywiście tutaj możliwości pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych we współpracy z miastem Włodawa, bo myślę, że miasto będzie zainteresowane tą drogą, bo ona jest kluczową tą drogą. Wiele różnego rodzaju, oczywiście wszystkie drogi powiatowe są ważne, ale wiele dróg jakby robimy też, przy których mieszka dużo mniej osób. Ja tylko mogę powiedzieć, że z tej drogi ulicy Chełmskiej myślę, że około 2-3 tysięcy osób codziennie korzysta, bo tam są osiedla blokowe, czyli największe osiedla blokowe miasta Włodawy zlokalizowane i ta droga jest bardzo często uczęszczana, również poprzez dowożenie dzieci do szkoły podstawowej nr 3. Drugi wniosek to jest wprowadzenie do budżetu 100 tysięcy złotych na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Z podziałem 40 tysięcy sekcja piłki nożnej, już niedługo stulecie klubu MLKS Włodawianka, 20 tysięcy sekcja zapasów, 10 tysięcy sekcja tenisa stołowego, 10 tysięcy sekcja lekkoatletyki, 10 tysięcy sekcja kickboxingu, 10 tysięcy sekcja MMA, bardzo mocno rozwijająca się, z czego mamy dobrą promocję w województwie lubelskim, nie tylko. No i tutaj uważam, że rola powiatu włodawskiego, starostwa powiatowego powinna być większa. Ja już nie będę mówił o środkach, które są przekazywane, bo to rzeczywiście są bardzo minimalne i tych działań praktycznie w ogóle nie ma. Oraz wprowadzenie kwoty 100 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy stadionu lokoatletycznego przy ulicy Sztabowej we Włodawie i uważam, że ta realizacja inwestycji powinna być współfinansowana z partnerstwem z Gminą Miejską Włodawa i również w oparciu o środki Ministerstwa Sportu, bo takie środki są i takie obiekty, szanowni państwo, powstają, a powiat ma oczywiście tutaj dobry teren, który mógłby być przeznaczony właśnie na to działanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa? Proszę, pan Piotr Gorgol w kolejności zgłoszeń. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję za głos. Mam taką prośbę o wygłoszenie rowu na drodze w 1705 w Królówce, tam przy zjeździe. Nowo budowana droga i bardzo jest mocno zachwyszczona w tej części. Mieszkańcy proszą o, również mieszkańcy Słuszna proszą przy ulicy Orzechowej, żeby ubytki gruntowe tam podsypać i utwardzić. Mam tutaj też, również mam, dzisiaj złożyłem wniosek do projektu budżetu do powiatu włodawskiego. Oczywiście to jest spory wniosek i daję tutaj jakby pole do popisu dla zarządu, niech przemyśli i coś wymyśli, wymyślmy wspólnie. Natomiast wszystkie inwestycje są ważne i to już zaczynam się śmiać, że to jest taki już program na przyszłe wybory, bo z każdego roku dochodzą jakieś inwestycje, które słyszę od mieszkańców i uzupełniam to. Wiem, że tu z panem starostą się wybieramy gdzieś tam wspólnie na przegląd i bardzo się z tego cieszę, z tej deklaracji, panie starosto, na przegląd tych dróg powiatowych. Chciałbym też się zapytać, czy mamy informacje w sprawie, czy jesteśmy w posiadaniu, ile było prób nielegalnych przejść na terenie naszego powiatu. Również też takie mam pytanie, co w sytuacji, czy szpital włodawski będzie się zajmował w momencie osobami, które przejdą, czy on jest od tej głównej interwencji, jeżeli osoby są na przykład chore, tak, czy przeziębione, tam oczywiście przejdą po przejściu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Wiesław Kolaczuk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, kilka wniosków i pytań. Na początek chciałbym zapytać, ile procent mieszkańców powiatu zostało dotychczas zaszczepionych w powiecie i jakie akcje szczepieniowe są organizowane przez starostwo? Wiem, że różne samorządy i gminne i powiatowe włączają się w jakieś akcje. No, przeglądałem stronę internetową starostwa powiatowego, nie zauważyłem tam, tylko są, powiedzmy, jakieś przekazy o innych organizatorach, natomiast samodzielnie, mimo że chyba tam też jakieś środki na promocję zdrowia mamy, a więc tutaj z tego względu, że też chyba nasz powiat nie należy do najlepiej zaszczepionych, w związku z tym uważam, że tutaj większa aktywność, panowie troszeczkę by się
przydała w tym zakresie, bo no COVID coraz bardziej się rozwija i u nas tutaj się pojawia. Także chciałbym tutaj dopytać. Być może rzeczywiście nie wiem o pewnych akcjach, także bardzo proszę o informację. Więc ile procent mieszkańców zostało zaszczepionych i jakie akcje tutaj są organizowane samodzielnie, znaczy przez starostwo powiatowe, nie jako jakiś patronat czy... Druga kwestia to chciałem zapytać o przetarg, bo zgłosił się pan do mnie z przetarg dotyczący nagłośnienia Sobiboru, Muzeum w Sobiborze, ponieważ okazało się tam jakieś dziwne sytuacje, że była jakaś osoba, która oceniała, zatrudniona przez starostwo, która jakiś biegły, który 4 oferty odrzucił. Jedna oferta dostała 100 na 100. Później jeden z tych panów, który został odrzucony, odwołał się do KIO. KIO podobno tutaj przyznało mu rację. Przetarg został unieważniony, trzeba było ponieść jakieś koszty, bo radca prawny chyba do Warszawy na 3 minuty musiał pojechać, żeby stawić się, a więc jakieś koszty tutaj i czasowe, i tutaj zostały poniesione. Tutaj pan twierdzi, że zaoferował lepszy sprzęt, polski sprzęt, a nie jakiś tam podobno chiński czy coś takiego. Czuje się pokrzywdzony, no i oczywiście jakieś tam sugestie wysuwa. Ja chciałbym ewentualnie poznać kulisy tego przetargu dotyczące nagłośnienia właśnie w Sobiborze. Jak to się stało, że ten przetarg został, chociaż no, jak widać punktacja 100 na 100 możliwych, ktoś tam dostał i później przetarg zostaje unieważniony. Coś się widocznie musiało takiego wydarzyć. Wiem, że jeszcze druga sprawa chyba jest w KIO. Pani radca, nie wiem, czy kojarzy, ale wiem, że jedna została tam. Także chciałbym po prostu wyjaśnić. Nie znam sprawy, znam tylko ewentualnie tutaj informacje od osoby, która uczestniczyła, przekazała mi te informacje. Ja nie wyciągam jakichś dalekich wniosków. Po prostu chciałbym zapoznać się z tą informacją. Kolejna sprawa, panie przewodniczący, no, tak w tej kadencji jakoś uważam, że nasza rada jest no, lekceważona troszeczkę i jednym z przejawów tego lekceważenia jest brak zaproszenia radnych na dożynki. Jedno z najważniejszych wydarzeń, w którym każdy radny chciałby wziąć udział albo bierze udział. Do tej pory nie było takich sytuacji. Zawsze radni byli zapraszani. Ja nie wiem, czy powiedzmy inni być może dostali. Ja na pewno takiego zaproszenia nie dostałem. I proszę nie tłumaczyć, że tutaj stan wyjątkowy, bo wtedy, kiedy te zaproszenia powinny być wysyłane, to jeszcze nie było żadnych decyzji w tym stanie wyjątkowym. Były przygotowywane już dożynki. No niestety nie dostaliśmy. Dla mnie jest to pewna forma takiego zlekceważenia i bardzo prosiłbym pana przewodniczącego, żeby jednak na ważne jakieś tutaj uroczystości organizowane przez powiat, żebyśmy byli tutaj zapraszani i chcielibyśmy reprezentować, bo później pojawią się jakieś czasami brzydkie komentarze, że tutaj radni się nie interesują sprawami i tak dalej. Także bardzo proszę o zadbać o to, żeby ta rana jakoś miała jakąś rangę. Kolejny element to chciałbym zapytać, bo tak, na BIP-ie znajdują się strategie, dokumenty strategiczne powiatu włodawskiego. No i proszę państwa, dzwonią do mnie ludzie, że cóż to za dziwoląg jakiś, że to strategie w 20 roku już się skończyły, tam dwie strategie takie wiszą. Jest 20 prawie drugi rok, żadnych dokumentów strategicznych tutaj powiat nie ma. No i no, dla mnie to wstyd troszeczkę.
jak ja mam wytłumaczyć tutaj właśnie taką sytuację. No, teraz było troszeczkę czasu. Ja myślę, że jest trzech członków zarządu, którzy na etatach pracują, może by siedli i sami by napisali jakąś strategię. No, żeby by, proszę Państwa, bo to tak działamy na łapu capu w tej chwili. Nie ma jakichś wyznaczonych kierunków. Ja jako radny nie wiem, jakie są Państwa priorytety. W jakim kierunku idziemy? Mówi się o turystyce, ale ja nie zauważam jakichś tam, powiedzmy, działań w zakresie promocji turystycznej i tak dalej, poza tym, że się promujemy we Włodawie. Natomiast w Polsce już niekoniecznie. No, w związku z tym, szanowni państwo, no, ja nie wiem w ogóle, czy tutaj my będziemy dopuszczeni do środków jakichś zewnętrznych, unijnych, bez aktualnej strategii działania. Ja wiem, że najlepiej, bo wtedy nie można rozliczyć być może i być może taka jest filozofia tego zarządu, że ludzie nie wiedzą, w związku z tym nie będzie za co rozliczyć. No ale na miłość boską, panowie, możemy nie dostać pieniędzy. Więc tutaj bardzo proszę, no, jeżeli sami nie, no to proszę jakąś firmę, niech przygotowuje tą strategię, jakąś wizję, żebyśmy pokazali, że widzimy przyszłość tego, a tam no, dwie strategie już Państwu dyktuję, jakie. Lokalna strategia innowacji dla powiatów włodawskiego, krasnostawskiego, chełmskiego, miasta Chełm 2014-2020. Strategia rozwoju włodawskiego obszaru funkcjonalnego do 2020 roku. Ona powinna wisieć, ale już w archiwum. Nie, bo to naprawdę ośmiesza nas wszystkich. Bardzo proszę o tutaj działanie. Kolejna rzecz, chciałbym, bo tutaj niestety mieszkam przy ulicy Sztabowej, gdzie jest prowadzona ta inwestycja, bardzo ważna dla powiatu i niestety no, ciężki sprzęt, który tam się porusza, zniszczył drogę, ulicę Sztabową. I sąsiedzi mnie nękają, żeby podjął jakieś działania w tym kierunku, żeby i zapytał, czy tu, powiedzmy, będą jakieś działania w celu naprawienia tej drogi, bo naprawdę tutaj coraz więcej dziur się pojawia i to coraz większych. Wiem, że pan starosta tam od czasu do czasu się pokazuje i bywa, to myślę, że widzi, co się dzieje. W związku z tym chciałbym, no, poznać przynajmniej, jakie są intencje, żeby przekazać tym, którzy mnie o to pytają. No i przy okazji też, panie starosto, chciałbym, tu już Mariusz mówił o boisku, no to boisko w fatalnym stanie. Kiedyś było koszone, tam jakieś orane, ludzie chodzą tam, czy chodzili biegać i tak dalej. To przez całe lato nikt tam nie ruszył, chaszcze, coraz bardziej to zarasta. No, no, to naprawdę wysłać jakiś traktor z kosiarką i nie będzie problemów. Tam kiedyś i chodzili młodzi, jacyś coraz więcej ludzi tam na tej dzielnicy mojej mieszka, pograć piłkę, pokopać, a tutaj nie ma możliwości, bo tutaj ta trawa jest wyższa czasami od tych młodych piłkarzy. Także to naprawdę niewielki koszt, Warto to zrobić. Wiem też, panie starosto, że tutaj burmistrz był zainteresowany tym terenem i to, co Mariusz mówił o tym stadionie lekkoatletycznym. Pan burmistrz, z tego, co wiem, samodzielnie nawet by podjął taką inwestycję, tylko była prośba, żeby ten teren przekazać ze strony powiatu na rzecz miasta i wtedy on podejmie działania, żeby taki stadion lekkoatletyczny tam powstał. No jeżeli państwo nie macie żadnych pomysłów, chociaż no wiem, że pan miał pomysł, tam obserwatorium astronomiczne miało powstać, ale na razie ja poza tym, że w prasie się ukazały informacje huczne, to na razie żadnych działań. Może przekażmy, bo jeżeli to ma służyć ludziom, naszym, zwłaszcza młodym ludziom, żeby mieli jakieś perspektywy i żeby no, tutaj bardziej zajmowali się sportem niż komputerami, to może warto ten pomysł w jakiś sposób wykorzystać.
Oprócz tego tutaj chciałbym również pewne wnioski przedstawić do budżetu, a więc tutaj też podobnie jak radny Mariusz Zańko, ulicę Chełmską, tylko ja myślę, że tutaj ta kwota 1 000 000 zł może być w tej chwili, powiedzmy przy wzrostach cen może być za mała, więc 1 200 000. Drogę 812 Sobibór stacja do muzeum i naszego i tego muzeum w Sobiborze. No, wielu międzynarodowych gości tam się pojawia. Niestety ten kawałek drogi jest naprawdę w opłakanym stanie i jest bardzo złą wizytówką powiatu włodawskiego i najwyższa pora jak gdyby podjąć jakieś działania. Również tutaj chciałbym, żeby dokończyć strategiczną drogę powiatową Urszulin-Chańsk, bo tutaj też to jest również jedna z najważniejszych dróg powiatowych, w kategorii dróg powiatowych właśnie ta droga. I tutaj bardzo prosił również o działania w tym kierunku. Również przydałaby się budowa hali sportowej dla pierwszego ELO. To już od wielu lat też to jest szkoła, która nie ma nawet, nie ma takiej hali. No dobrze by było też wybudować drogę Żuków-Lack, żeby zakończyć to, co pan starosta zaczął, a więc od Zaświatycz w tym kierunku, żeby tutaj do drogi 812 dołączyć. Oczywiście mogę spotkać się z zarzutem, że tutaj za dużo, że słaby budżet i tak dalej, a ja tutaj przedstawiam takie inwestycje. Ale proszę państwa, ja tak naprawdę biorę przykład z was, bo wy do Polskiego Ładu też przedstawiliście taki koncert życzeń. Tam po kilkadziesiąt milionów złotych. No wiadomo, jakie były środki, ile jest tych powiatów, gmin i tak dalej. Wiadomo, że średnia to jest powiedzmy kilka milionów, 6-7. U nas wyszło kilkadziesiąt milionów. No, skoro wy dajecie taki przykład, to ja sobie też proszę wybaczyć, pozwolę na to, żeby przedstawić oczekiwania różnych mieszkańców dotyczących inwestycji, na które bardzo wiele lat na to czekają. I nie wiem, czy jest pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych? Nie ma. Chciałbym też informacje dotyczące poboczy, bo tutaj też dzwonią, ja nie wiem, koszenia poboczy i tak dalej, z różnymi zarzutami. Ja nie wiem, czy one były koszone, czy nie. Chciałbym informacje, jakie w tym roku pobocza i jakie są plany koszenia tych poboczy, karczowania i tak dalej, bo to też względy bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych? To ja sobie pozwolę udzielić głosu. Dziękuję panu radnemu Holaczukowi, że wspiera działania radnych z okręgu wyborczego Chańsk, Wola Ochruska, jeżeli chodzi o budowę drogi Urszulin-Osowa. Dziękuję bardzo. I pozazdrościłem kolegom tego marketingowego podejścia do wniosków do budżetu i pozwolę sobie przedstawić swój wniosek. W związku z trwającą procedurą przygotowania projektu budżetu na 2020 rok proszę o zaplanowanie środków finansowych w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej 1721L, droga wojewódzka 819, najkrócej mówiąc odcinek Chańsk-Osowa, polegającej na poprawie stanu nawierzchni jezdni z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa, zatoki przystankowe, przejścia dla pieszych, oświetlenie oraz budowie ścieżki przystosowanej dla pieszych i rowerów, tak zwanej pieszo-rowerowej. Odcinek ten charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. Tędy prowadzi najkrótsza droga z Lublina do Okuninki. W sezonie turystycznym z drogi tej korzystają turyści przebywający w ośrodkach wypoczynkowych w Okunince i kwaterach agroturystycznych na terenie powiatu, przemieszczając się zarówno pojazdami mechanicznymi, ale coraz częściej rowerami w celu poznania lokalnych atrakcji turystycznych. Łączy ta droga dwie największe miejscowości gminy Chańsk, Chańsk I i Dubeczno, liczące blisko
2000 mieszkańców. W Dubecznie znajduje się Huta Szkła, największy zakład produkcyjny w powiecie włodawskim, w którym zatrudnienie znajduje ponad 400 mieszkańców naszego powiatu. Mieszkańcy Dubeczna często przemieszczają się do Hańska w celu załatwienia spraw w urzędzie gminy, wizyty u lekarza, apteki oraz w miejscach kultu religijnego. Młodzież i dzieci uczęszczają tutaj do szkoły i przedszkola oraz na zajęcia pozalekcyjne w sali gimnastycznej i kompleksie boisk wielofunkcyjnych. Realizacja tej inwestycji spowoduje wzrost zainteresowania rekreacją i zdrowym stylem życia wśród mieszkańców. Zamiana dotychczasowego środka transportu na rower zmniejszy ruch pojazdów mechanicznych i tym samym ograniczy emisję zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, co wpłynie pozytywnie na środowisko przyrodnicze. Budowa ścieżki przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej poprzez rozdzielenie ruchu pojazdów mechanicznych od ruchu rowerowego i pieszego. Realizacja tej inwestycji spełni marzenia bardzo licznej grupy mieszkańców gminy Hańsk, a przede wszystkim uczestników ruchu na tej drodze. Także bardzo proszę zarząd o przychylne ustosunkowanie się do mojego wniosku. Myślę, że nie tylko mojego, ale wielu mieszkańców. Proszę bardzo, pani Elżbieta. A jeszcze do pana Wiesława. Panie Wiesławie, no, pan starosta powiedział w sprawozdaniu, że na dożynki nie zapraszał nikogo, tylko elementem świętowania tego była msza święta w kościele parafialnym w Hannie. Ja też nie dostałem takiego zaproszenia. Proszę bardzo, pan. No właśnie, panie przewodniczący, bo to w ostateczności tak było, bo został wprowadzony stan wyjątkowy i te uroczystości miały być tylko... Ja bym chciał nawet we mszy uczestniczyć, bo to jest ważne święto. W związku z tym ja myślę, że tutaj wydrukowanie, a nawet poinformowanie powiedzmy telefonicznie już by mi wystarczało. Czułbym się zaproszony, a tak no, do tej pory przecież pan doskonale wie, nie było takiej sytuacji. Zawsze dostawaliśmy zaproszenie. Myślę, że w przyszłości też może szczególna sytuacja. No właśnie i o to prośba, żeby tak było. Proszę bardzo, kto z państwa radnych? Proszę pani Elżbieta Stroicka. Ja bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, że właśnie poparł ten wniosek w sprawie tej drogi. Hańsk-Osowa, tutaj Urszulin-Osowa. Ja tylko tu, jeżeli rozpoczęła się kadencja, właśnie w tej sprawie pisałam pismo. I dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu. Może w końcu coś się będzie działo i ktoś usłyszy te nasze głosy, pana Holaczuka, pana przewodniczącego. Ja również dołączam się do tego apelu, bo droga jest w fatalnym stanie. Naprawdę tu od CPN-u w stronę Urszulina jest w stanie fatalnym. A też trzeba stworzyć bezpieczeństwo dla mieszkańców Dubeczna. Dziękuję serdecznie. Na pewno no, coś w tym kierunku pan starosta zrobi, bo pan przewodniczący również widzi ten właśnie brak tego bezpieczeństwa na tych drogach i trudności z przemieszczaniem się Dubeczna do Hańska, bo jest fatalna droga, wąska droga, brak ścieżki rowerowej. Dziękuję bardzo, to wszystko. Proszę bardzo, kto z państwa? Pan starosta, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę odpowiedzieć na niektóre pytania, bądź też podpowiedzi, które dzisiaj tutaj padły. I tak pan Mariusz Zańko sugeruje przygotowanie strategii rozwoju ponadlokalnego. Oczywiście udział powiatu, bo powiat nie może być inicjatorem takiej strategii. Inicjatorem tej strategii w przypadku powiatu włodawskiego wstępne ustalenia są, że będzie gmina Hańsk, która przygotuje. Natomiast to było też tutaj wyraźnie powiedziane, bo rozmawiałem z zastępcą dyrektora w sierpniu, że my jesteśmy zaawansowani w tej materii i ta strategia rozpocznie się przygotowania tej strategii rozwoju ponadlokalnego dla gmin powiatu włodawskiego, łącznie z powiatem wspólnie, bo dlatego, że no wiadomo, że łatwiej będzie pozyskać środki finansowe. To chciałem o tym zapewnić. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o tutaj pytanie pana Piotra Gogola odnośnie uchodźców, ja nie posiadam szczegółowych informacji odnośnie... Ale już na stronę. Panie przewodniczący, ja bym prosił, żeby mi nikt nie przeszkadzał, bym odpowiedział na te pytania, bo szanujmy się naprawdę. Jeżeli chodzi o uchodźców, to jeszcze zapewniam. Jeszcze raz, brak informacji odnośnie liczby
niektóre osoby zostały zatrzymane na terytorium Polski w naszym tutaj w powiecie włodawskim. Niemniej jednak liczbę, którą mogę wymienić, to jest, są te osoby, które trafiły na szpitalny oddział ratunkowy. Bo są takie osoby i tych osób jest dokładnie 11, które trafiły. One już w chwili obecnej opuściły szpital. Choćby nawet i z wczorajszego zdarzenia też trafiły osoby, gdzie dwie musiały być na dłuższy czas hospitalizowane. Podejrzewam, że tych przypadków będzie zdecydowanie więcej i to w niedługim czasie. Niemniej jednak szpital stoi na takim stanowisku, że udziela pomocy. Dzisiaj było jedno spotkanie, żeby doprecyzować sobie formę przekazania tych osób do szpitala. Jutro jest ponowne spotkanie ze wszystkimi służbami, które mogą takie dowozić. To nie jest żadną tajemnicą. Będziemy tu uszczegółować procedurę przekazania, bo pamiętajmy jeszcze o jednym, że jesteśmy w trakcie czwartej fali COVID-u. I to są szczegółowe. Niemniej jednak tu prace trwają. Może nie jest o tym tak głośno. Ja powiem, jeszcze chciałbym bardzo podziękować za to, ponieważ ci uchodźcy, którzy się dostają do szpitala, uzyskują pomoc medyczną, nikt im jej nie odmawia, uzyskają wyżywienie i dostają ubranie. Także szpital tutaj w pełni się tego wywiązuje, a może nawet więcej, ponieważ te ubrania to bardzo często pochodzą ze zbiórek, żeby ich po prostu wypuścić w nowych ubraniach. Proszę Państwa. Proszę Państwa, jeszcze tak, COVID. Jeżeli chodzi o szczepionki, urzędy gmin, dokładnie gminy otrzymały specjalne środki od wojewody na promocję szczepień. W naszym powiecie też również był harmonogram szczepień, który wisiał na naszej stronie. I te promocje szczepień były skupione na barkę gmin, ponieważ otrzymały spore na to środki. Nie widziałem w tym momencie potrzeby, ażeby oczywiście ten harmonogram był publikowany odnośnie szczepienia. Ile jest na dzień dzisiejszy osób zaszczepionych, jaki to jest odsetek? Nie pamiętam, musiałbym zerknąć do notatek. Dzisiaj o 13 była telekonferencja z wojewodą na temat szczepień. Jeżeli chodzi o nagłośnienie Sobiboru, to ja poproszę panią mecenas po zakończeniu mojej wypowiedzi, ażeby ona omówiła sytuację, jeżeli chodzi o nagłośnienia, szczególnie pewności procedury odwoławczej, bo nie chciałbym, żeby ktoś sugerował i mieć takie, że po prostu dochodzi tu do nieprawidłowości, bo wszystko jest jasne i przejrzyste. Jeżeli chodzi o strategię rozwoju, to już opowiedziałem, dlaczego tak jest, natomiast jeszcze dopowiem jedną rzecz, że dzisiaj obowiązkowym dokumentem bardziej strategii, to są gminy, powiaty nie mają obowiązku przygotowania strategii, niemniej jednak nie podejrzewam, żeby strategii potrzeba było robić kilka i tutaj ta strategia rozwoju ponadlokalnego, którą po części rozmawiałem z wójtem gminy Woli Uchruskiej, który jest zainteresowany i nawet z gminą Hanna rozmawiałem, żeby o tym, jest tym dokumentem, na podstawie którego da nam pewne preferencje w pozyskiwaniu środków. I to jest bardzo ważne i istotne i taki dokument jest celowy do przygotowania i od tego nikt się nie ucieka. Natomiast w jakiś sposób logiczny musi się to odbyć. No i jeszcze odpowiem na dożynki, ponieważ zapowiedzi, niektóre powiaty odstąpiły w ogóle w tym roku od organizowania dożynek. Niektóre organizowały. Trudno było, powiem tak, przewidzieć, jak będzie rozwijała się pandemia czy epidemia w tej czwartej fali COVID-u. Więc te dożynki miały w zamyśle powiatowe być bardzo skromnymi dożynkami zorganizowanym w gminie Han. Ba. W dyskusjach z panią wójt i z księdzem proboszczem w Hannie ustaliliśmy, że delegacje z gmin też będą skromniejsze niż zawsze. Docelowo
Nie wysyłaliśmy też radnym zaproszenia z poszczególnych gmin. Nie miały być to przygotowane nawet wieńce dożynkowe, tylko jeden wieżyniec dożynkowy miał być przygotowany z gminy Hanna, natomiast inne miały przywieźć dary i to miał być wójt i jeszcze jedna osoba. Tak było z uwagi na fakt, że były zapowiedzi tej czwartej fali i tutaj była obawa, czy one będą mogły się odbyć. To było logiczne. W ubiegłym roku też była msza święta zamówiona za dożynki i też były obostrzenia i też nie wysyłaliśmy radnym zaproszenia i tym samym w tym roku również było. Kiedy były organizowane dożynki powiatowe, w normalnym czasie zawsze radni otrzymywali zaproszenia. Więc ja poproszę panią mecenas o przedstawienie sytuacji, jeżeli chodzi o krajową. Proszę bardzo. Może teraz już? Może w kwestii formalnej, bo raczej pan radny został wprowadzony przez osobę informującą go w błąd. Z uwagi na to, że przetarg na nagłośnienie Sobiboru był ogłoszony i w jego wyniku wpłynęło odwołanie na zapisy specyfikacji. Nie, chyba działa. Tak, wpłynęło odwołanie na zapisy specyfikacji, zapisy techniczne. I tutaj należało posiłkować się osobą, która posiada wiadomości specjalne, by mogła ocenić, czy wykonawca w tym zakresie ma rację. Po dokładnej analizie tego zagadnienia uznaliśmy, że istnieje duże prawdopodobieństwo uznania, że tak postawione warunki techniczne mogą być zakwestionowane przy złożonym odwołaniu. Dlatego postępowanie zostało umorzone, zostało unieważnione. Nie jest prawdą również, panie radny, i ubolewam nad tym, że takie informacje pan otrzymuje, że radca prawny wybrał się do Warszawy i był tam 3 minuty. Tylko proszę zadać pytanie składającemu odwołanie, dlaczego, wiedząc, że postępowanie jest bezprzedmiotowe, go nie wycofał, narażając powiat na wyjazd do Warszawy po to, żeby tą sytuację wyjaśnić i usłyszeć rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej. Umorzenie postępowania. Kolejne odwołanie tego samego wykonawcy wpłynęło po unieważnieniu przez nas postępowania. I tu o dziwo ten wykonawca, który kwestionował te warunki techniczne, stwierdza, że jednak warunki techniczne są właściwe i on złożył właściwą ofertę. I w tej chwili, po złożeniu kolejnego odwołania, posiłkujemy się przy konstruowaniu odpowiedzi na niego również osobą, która ma w tym względzie wiadomości specjalne i na piątek w tym tygodniu wyznaczona jest kolejna sprawa w KIO dotycząca odwołania wykonawcy od naszego unieważnienia postępowania. Do tej pory w stosunku do tego wykonawcy, chodzi o wykonawcę z Warszawy, z Wawra, nie została przegrana żadna sprawa sądowa. Także proszę nie wprowadzać w błąd, że w jaki sposób tutaj doszło do zaniedbań ze strony powiatu i przegraliśmy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Naszym celem w tym postępowaniu jest to, aby warunki techniczne były opisane w sposób tak obiektywny, żeby nie było co do tego żadnych wątpliwości. Jest to rzecz trudna, dlatego, jak pan raczył zauważyć, posługujemy się osobą, która ma w tej kwestii wiadomości specjalne. Także dopiero po
piątkowym rozstrzygnięciu będzie można mówić, czy nasze unieważnienie postępowania wskazujące jako przyczynę to, że nie można zawrzeć skutecznie umowy, zostało przez KIO przyjęte, czy też nie. Na chwilę obecną żadnych rozstrzygnięć negatywnych dla powiatu Krajowa Izba Odwoławcza nie wydała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Wiesław Polaczek. Panie przewodniczący Wysokiej Rady, ja oczywiście nie abstrahuję od tego, nie rozsądzam tej kwestii, natomiast przekazuję informacje, jakie dostałem od pana i pan pisze, że starostwo przyznało mi rację w odwołaniu KIO. Opinia biegłego była nierzetelna, niesłusznie odrzucono moją ofertę, nie uwzględniono moich dokumentów. Przez to, że z przyznaniem racji czekałem do 17.30, dzień przed rozprawą, jak rozumiem, licząc na to, że wycofam odwołanie na własny koszt, starostwo musiało wysłać radcę prawnego z Lublina do Warszawy na 3-minutową rozprawę. No, takie informacje dostałem i dlatego też ja po prostu chciałbym wyjaśnić, jeżeli pani twierdzi, że wszystko jest na razie, odbywało się, chyba nie wszystko, skoro państwo sami jak gdyby doszliście do wniosku, że ten przetarg nie do końca był właściwie przygotowane, skoro został unieważniony, bo jeżeli powiedzmy firma zdobywa 100 na 100 punktów, to znaczy, że przetarg się odbył, to znaczy, że powinna być realizacja. Skoro nie ma tej realizacji, znaczy, że coś było nie w porządku chyba. Proszę bardzo, pani Senes. Kwestia wyboru przez komisję oferty nie przesądza jeszcze o tym, że umowa może być zawarta, dlatego że po rozstrzygnięciu wykonawca, który zwrócił się do pana radnego, złożył swoje odwołanie. W związku z tym nad tym odwołaniem pochyliliśmy się, biorąc pod uwagę również fakt, że to zadanie jest dofinansowywane ze środków unijnych i będzie również przedmiotem kontroli Urzędu Marszałkowskiego. I w związku z tym decyzja zapadła taka, aby postępowanie unieważnić, biorąc pod uwagę również i argumenty, które podnosił wykonawca, ale nie zgodzę się tutaj z panem, że wykonawca, wiedząc, że unieważniamy postępowanie, nie wiem na co czekał, na jaki sygnał od strony tutaj powiatu, że nie wycofał tego swojego odwołania. I tak jak powiedziałam, z naszej strony było odpowiedzialne zachowanie i stawienie się na rozprawę w KIO, dlatego że rozprawa została wyznaczona, nie została odwołana, a stawiennictwo na rozprawę było obowiązkowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie? Proszę, pan radny Mariusz Zańko. I szanowny panie przewodniczący, i szanowni państwo radni, na ostatniej sesji pani skarbnik przy analizie informacji dotyczących wykonania budżetu powiatu włodawskiego mówiła o bardzo trudnej sytuacji dotyczącej oświaty. Nie było na tym spotkaniu pana Tomasza Koczeniewskiego, wicestarosty odpowiedzialnego za edukację. O pewnych działaniach podejmowanych przez zarząd powiatu, między innymi próbie likwidacji czy też połączenia Młodzieżowego Domu Kultury, mówił Adam Panasiuk, członek zarządu powiatu włodawskiego. Chcielibyśmy usłyszeć, jakie działania realizuje pan starosta Korzeniewski, bo ostatnio on niestety takiej aktywności no nie widzimy, a dawno też pan nie zabierał słowa. Myślę, że jeżeli teraz jest moment, to prosimy, a jeżeli nie, no to na najbliższej komisji budżetu i rozwoju lokalnego zapraszam pana starostę. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Panie Mariuszu, chcę panu powiedzieć, że byłem na urlopie, dzisiaj przerwałem ten urlop w związku z tym, że jest sesja. Oczywiście mogę panu odpowiedzieć na pytania dotyczące oświaty. Jestem cały czas w kontakcie ze wszystkimi dyrektorami jednostek podległych, czyli tutaj jeżeli chodzi o ośrodek szkolno-wychowawczy, o drugie ELO.
i pierwsze LO. Nie rozumiem właśnie tutaj akurat wycieczki takiej, tak? No bo pan powiedział, że to pan Adam Panasiuk mówił o likwidacji albo połączenia Młodzieżowego Domu Kultury z jakimiś innymi jednostkami. Także tutaj raczej powinien pan zadawać pytania mi, a nie panu Adamowi, dobrze? Jeżeli już chodzi o taką Dlatego sytuację. Ja rozumiem, że pan Adam Panasiuk bardzo efektywnie wykonuje działania scaleniowe i jakby nie wymagam od niego odpowiedzi na te pytania, a wymagam, aby przedstawił pan to w odniesieniu właśnie do bardzo trudnej sytuacji, która rzutuje na budżet powiatu. Czy są jakieś działania, czy nie ma jakichś działań? No, za to pan pieniądze bierze. Myślę, że powinien pan pomagać dla członków zarządu, dla pana starosty, dla pozostałych członków zarządu, pewnie brać również za to odpowiedzialność. No i dlatego oczekuję jakby wyjaśnień z pana strony, a nie tylko informacji, że pan spotyka się z dyrektorami szkół, bo ja z nimi też się spotykam. To może pan skonkretyzuje jakieś pytanie, tak? To panu odpowiem, bo to w tej chwili to tak. To ja proponuję, żeby pan najpierw porozmawiał z panią skarbnik i wtedy ewentualnie się odniósł, bo pani skarbnik nam wyraźnie powiedziała o problemach, które tu występują. Ale to myślę, chyba że pan powinien taką wiedzę posiadać. Wszyscy wiedzą dokładnie, jaka jest sytuacja w tej chwili w oświacie i dlaczego taka, skąd wynikają te problemy finansowe. Jak wiemy, subwencja, która spływa do naszych szkół, w 80% pokrywa samo wynagrodzenie nauczycieli. Resztę za wszystko jest odpowiedzialny samorząd, czyli utrzymanie budynków, obsługa administracji, znaczy pieniądze dla administracji, pieniądze dla obsługi. Stąd się biorą te właśnie pieniądze. Wie pan doskonale, że w 2022 już są zapowiedziane kolejne podwyżki, które również nie będą w 100% subwencjonowane z Ministerstwa Finansów, tak? Stąd to się bierze. A jeżeli chodzi o rozmowy z dyrektorami, jesteśmy na bieżąco, razem rozmawiamy o arkuszach organizacyjnych, to dyrektorzy nie podejmują samodzielnie akurat takich decyzji, ponieważ rozmawiają z nami i od tego my jesteśmy. Także to jest bardzo proste. Chyba że o czymś nie wiem, tak? Na pewno nie zwiększyło się zatrudnienie w szkołach. Jesteśmy na takich samych zasadach, jak byliśmy wcześniej. Od jakiegoś czasu w związku z dobrą polityką prowadzoną przez dyrektorów nie płacimy dodatków wyrównawczych. Nie musimy oddawać tych dodatków wyrównawczych, tak? Także współpraca z dyrektorami i z akurat tą komórką, za którą jestem odpowiedzialny, uważam, że jest naprawdę bardzo na wysokim poziomie. Pan radny Holaczuk się zgłaszał, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja akurat jeśli chodzi o kwestie oświatowe, to po pierwsze chciałbym powiedzieć, że szkoły prowadzi samorząd, a więc też jest zobligowany do tego i to jest zadanie, w zadania wpisane, a więc jest zobligowany do tego, żeby dokładać, bo tutaj się mówi, że tutaj jak gdyby sugestia wychodzi, że to państwo powinno utrzymywać szkoły, no to tak naprawdę samorząd jest niepotrzebny. Także to, że dokładamy, to jest naturalna rzecz, to jest nasza przyszłość, w związku z tym powinniśmy zabezpieczyć jak najlepsze warunki do tego, żeby te dzieci miały lepszy start. I no, żyjemy w XXI wieku, widzimy jak wyglądają inne szkoły w innych samorządach, powinniśmy dążyć do tego, żeby u nas też podobne standardy się pojawiły. Także tutaj od razu chciałbym sprostować taką filozofię myślenia, że tutaj państwo, samorząd praktycznie umywa ręce. Nie, no to jest wspólne zadanie, bardziej samorządowe niż państwowe. W związku z tym jak najbardziej uważam, że trzeba wspierać szkoły nasze, bo to jest nasza przyszłość. A przy okazji chciałbym też zapytać pana starosty, bo pojawiła się pewna rozbieżność, bo pan członek zarządu Panasiuk mówił o rozbudowie domu dziecka we Włodawie, że ten projekt do Polskiego Ładu, pan mówi o budowie. No to są dwie różne rzeczy, bo tam mówił o tym, że na kilka miejsc będzie rozbudowany, natomiast tutaj pan mówi o budowie, czyli ewentualnie nowej jakiejś placówce. Chciałbym tutaj poznać, na jakich zasadach, bo też oczywiście możemy być pytani od naszych mieszkańców, co to za
placówka powstanie, na jakich zasadach i tak dalej. I przy okazji też chciałbym zapytać o to muzeum w Sobiborze. Od kiedy ono zacznie działać, ile będzie kosztować nasz powiat? Czy to będzie filia Muzeum Włodawskiego, czy będzie odrębna jednostka i jakie będą koszty? Bo tutaj, proszę Państwa, akurat ja niekoniecznie jestem zwolennikiem otwierania kolejnego muzeum, kiedy mamy problemy z naszym spokojnie. To jest tak zamykanie jak gdyby drzwi Włodawy, więc te wycieczki międzynarodowe, które tam się pojawią, wystarczy, że zajrzą do tej chwili i tutaj do Włodawy już nie muszą przyjeżdżać. Uważam, że to był błąd, duże pieniądze zostały wyasygnowane i to niestety będzie kosztowało. Ja rozumiem, gdybyśmy byli bogatym samorządem, no właśnie, szpital był dobrze wyposażony, szkoły dobrze wyposażone. Tutaj tworzymy kolejną taką jednostkę, która będzie generowała pieniądze. No ale to Państwa wizja, jak gdyby taka. Ja od samego początku byłem przeciwny i dzisiaj to potwierdzam. Ale chciałbym usłyszeć, od kiedy to będzie otwarte, czy już jest otwarte, ile to będzie kosztowało, ile osób będzie tam pracowało, czy to będzie filia, czy nie. No i ewentualnie o ten dom dziecka, czy to będzie odrębna jednostka, w którym miejscu Państwo to widzicie, gdzie czy to będzie, powiedzmy, rzeczywiście rozbudowa, czy jakieś piętra, nie wiem, na jakich zasadach, nie znam, a no myślę, że radny powinien mieć taką wiedzę. Dziękuję. Pan starosta w tej kwestii się odniesie? Oczywiście odpowiem na wszystkie postawione pytania. Jeżeli chodzi o placówkę opiekuńczo-wychowawczą, to proszę Państwa, przepisy prawa mówią wyraźnie, że są to obiekty, w których co najwięcej może przebywać 14 wychowanków. I nie ma możliwości, ta placówka opiekuńczo-wychowawcza, którą posiadamy, jest dzisiaj, funkcjonuje w powiecie włodawskim, niestety staje się za mała. Znalezienie dzisiaj wolnego miejsca w domu dziecka czy w podobnej placówce opiekuńczo-wychowawczej graniczy z cudem. A jeżeli już się znajduje, to za cenę 9 980 zł miesięcznie. Bo taką ofertę pani dyrektor PCPR-u otrzymała z Białegostoku bodajże na taką kwotę. Gdzie poszukiwania były wolnego miejsca pół roku. Mieliśmy do czynienia również dosyć niedawno, gdzie było poszukiwanie miejsca dla trójki dzieci w jednej rodziny i przy różnych nawet zaangażowaniu urzędników z Urzędu Wojewódzkiego nie udało się tego miejsca znaleźć i taka placówka jest konieczna. I to będzie oddzielna placówka, aczkolwiek obok tej, jeżeli oczywiście otrzymamy pieniądze z Polskiego Ładu. Nie jest to wyolbrzymione, że tak powiem, jeszcze odniosę się do pana słów. Nie jest to, nasze wnioski były, że tak powiem, szacowane o takie, a nie inne odległości dróg i takie, a nie inne koszty. Jeżeli mówi się o, Polski Ład również zakładał możliwości, do jakiej kwoty, ile wniosków może złożyć dany samorząd. Problem polega na tym, że proszę Państwa, jeżeli chodzi o drogę tą przez Weryki, która jest dzisiaj powiatowa, jeżeli jest możliwość złożenia wniosku bez ograniczeń, tak, górnej granicy, przy dofinansowaniu 5%, to proszę Państwa, opracowany został kosztorys i został złożony wniosek na cały odcinek tej drogi, bo to jest do udźwignięcia ten 5% wkład przez nas i przez Urząd Wójta Gminy Wyryki. Tak podobnie sytuacji było w przypadku Urszulin Załucze i ostatni wniosek, który właśnie to na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. To taki wniosek wpłynął bodajże na 4,5 miliona, bo też był szacowany koszt budowy, wykończenia takiej jednostki. Jeżeli chodzi o stację Sobibór, to było 1000 razy tłumaczone, ale powiem jeszcze raz. Pieniądze na ten cel, o ten obiekt
bo to jest obiekt historyczny, który pamięta jeden z dwóch obiektów w ogóle w Sobiborze, które pamiętają okres II wojny światowej i tamte wydarzenia. Od przejęcia tego obiektu i tak szczerze powiedziawszy całe doprowadzenie od PKP pozyskania na rzecz powiatu włodawskiego bardzo zaangażowana była fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie i ona, fundacja wtedy wówczas prezesem był pan Dariusz Pawłoś. Podejrzewam, że on znacznie wcześniej rozpoczął te starania o pozyskanie tego obiektu niż ja byłem, od kiedy ja jestem tutaj starostą i to musiało być chyba nawet za pańskich czasów. Ale ten obiekt został pozyskany zupełnie bezpłatnie z PKP. Na samym początku bardzo angażowała się Fundacja Laetitia, która chciała dołożyć do, która zabiegała też o remont tego obiektu. Oczywiście remont taki częściowy, przekrycie nie wchodził w rachubę. Wówczas postanowił ówczesny zarząd, że wystąpi z wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego wspólnie z gminą Hańsk, w przypadku GOK-u i wspólnie z gminą Urszulin. I zostały pozyskane środki, oczywiście to nie było się tak łatwo, ale dofinansowanie z tego projektu to jest 85% i nie chciałbym, żeby twierdził ktoś cokolwiek, że tam wyłożono grube miliony, bo to jest nieprawdą. Oczywiście to jest wkład powiatu to jest 15%, jeżeli chodzi o realizację tego projektu w przypadku Sobiboru. To nie wiem, czy to są wielkie pieniądze, niemniej jednak to jest też projekt międzynarodowy, o który zabiegała też Holandia, żeby upamiętnić to miejsce, bo to jest miejsce historyczne. Jeżeli chodzi o otwarcie tego obiektu, to nie jest muzeum, tylko Centrum Edukacji Historycznej, tak to zostało nazwane. W chwili obecnej jest ten projekt w realizacji. Trwają postępowania przetargowe na wyłonienie wyposażenia tego centrum, tak żeby ono służyło. Mogę Państwu powiedzieć wyraźnie, że epidemia troszeczkę plany pokrzyżowała, jeżeli chodzi o pewne i też kontakty z Holendrami i pewne, że tak powiem, kontakty też z Fundacją Polsko-Niemiecko Pojednanie, ale nie jest tajemnicą, że zawsze w październiku z okazji kolejnych rocznic przyjeżdżała grupa młodzieży. Takie było oczekiwanie, żeby ta młodzież się spotykała. Póki nie zostanie zorganizowany ostatni przetarg, niedoposażone, tym samym zarząd nie postanowił żadnych co do tego obiektu. Ja podejrzewam, że i tutaj też bym nie chciał, żeby ktokolwiek sugerował, że to jakieś pieniądze, że jakieś kolejne muzeum się tworzy. Nie, ten obiekt jest potrzebny, ten obiekt zabiegała i Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, z którą się współpracuje powiat włodawski, współpracuje muzeum w Sobiborze. I myślę, że to jest właśnie z korzyścią dla Sobibór Stacji, z korzyścią dla wszystkich, dla młodzieży, dla historyków, którzy się interesują tą tematyką. Będą mogli prowadzić tam zajęcia z młodzieżą i niekoniecznie musi być tam administracja, niekoniecznie musi być główna księgowa i tak dalej, i tak dalej. Da się to sensownie ułożyć kosztów. Prosiłbym, żeby już pan więcej nie sugerował, że ktoś tam wydaje jakieś kolosalne pieniądze. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Piotr Gorgol. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja pozwolę sobie również na odrębne zdanie od mojego kolegi Wiesia Holeczuka, ponieważ Auschwitz, Sobibór, Bełżec, Treblinka to są cztery miejsca, gdzie 80 lat temu dokonywano strasznej tragedii. Niestety trafiło to się na naszym powiecie i de facto dzisiaj ja widzę, jak z Jeziora Białego, jak turyści, którzy przyjeżdżają gdzieś do nas, którzy troszeczkę chcą poznać naszego dziedzictwa kulturowego, uznają to miejsce jako jedno z najważniejszych miejsc na terenie powiatu włodawskiego. Tak, szanowni państwo. Tu się zgodzę z panem starostą, że dwa obiekty, które pozostały po zniszczeniu przez Niemców, przez hitlerowców, Niemców obozu, są to poczekalnia z koleją oraz dom komendanta. Czytają o tym ludzie na całym świecie. I tak sobie myślę teraz,
że gdybyśmy tego nie wyremontowali, pozostawili to zniszczeniu, zgniliźnie, bądź jakiemuś degradacji, to przyznam się szczerze, że bym się za to wstydził, ponieważ jest to zbyt ważne miejsce, zbyt ważny element namacalny z punktu widzenia tego miejsca, tego regionu i wrażliwości społecznej, więc chcę, żeby to trwało. Cieszę się, że coś tam zrobiliśmy, że to pozostanie po nas. I czy my to kwestię przeliczymy na pieniądze tylko? No tak, pewne rzeczy nie przynoszą nagle wielkich dochodów. Natomiast myślę, że przynoszą troszkę takiego niesmaku, gdy chcemy pozostawić to i zniszczyć. Tak? Więc będziemy szukali pewnie rozwiązań finansowych i tak dalej. Natomiast potrzeba remontu tego miejsca z punktu widzenia turystycznego, z punktu widzenia wrażliwości, z punktu widzenia zainteresowania świata było niezbędne. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę pan w kolejności zgłoszeń. Pan Mariusz Zańko się zgłaszał. Czy zrezygnował już? Nie. Nie, no coś taki gest był. Proszę pan radny Mirosław Konieczny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym może coś miłego powiedzieć na koniec. Coś miłego, niekoniecznie związanego z jakimiś wydatkami, z finansami, z innymi historiami. Po pierwsze, chciałbym podziękować zarządowi, że zmienił swoją pierwotną decyzję w kwestii zmiany kategorii dróg powiatowych. Chodziło mi wtedy o to, że droga Wola Ochruska, Potoki Stanisław powinna zostać drogą powiatową i tak się też stało, a inna droga o mniejszym znaczeniu, że tak powiem lokalnym, zarówno dla powiatu, jak i gminy, że tak powiem, otrzymała, czy została zdegradowana jak gdyby z drogi powiatowej do drogi gminnej. Myślę, że to będzie mniej bolesne dla samorządu gminnego i bardziej prawe i sprawiedliwe, jak to ktoś określił. Więc tutaj w sprawiedliwości stało się zadość, na więcej gmin rozłożono te drogi, tak, po to, żeby uzyskać pewien cel, który był zakładany pierwotnie. Druga rzecz to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest wartością niekwestionowaną przez myślę wszystkich bez względu na kolor skóry, wyznanie, przynależność partyjną, wiek i tak dalej. I w związku z tym, że obecnie no, ten nasz obszar, w którym w tej chwili znajdujemy się, część powiatu włodawskiego znajduje się w strefie takiego stanu jak gdyby wyjątkowego, na pewno jest to uciążliwe trochę dla mieszkańców. Nikt nie chce, że tak powiem, być kontrolowany. Każdy czuje taki mały dyskomfort, ale dzisiaj usłyszałem bardzo miłe słowo od policjantów z Kielc. Mówią tak, że nie spodziewali się tak dużej życzliwości i zrozumienia ze strony osób kontrolowanych, że to się rzadko zdarza. To myślę, że też jest taka wizytówka nas wszystkich, naszej społeczności powiatu włodawskiego, że potrafimy zrozumieć czyjś wysiłek, czyjąś pracę i po prostu nie robimy problemu z tego, że trzeba otworzyć bagażnik, że trzeba pokazać dowód osobisty. Myślę, jest to bardzo ważne. Wniosek taki dotyczący bezpieczeństwa mu jest następujący, by pan starosta zwołał może posiedzenie Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Ładu, Porządku, Ładu Publicznego po to, żeby przeanalizować, co się dzieje na granicy, jak wygląda tutaj w ogóle nasza sytuacja, zarówno epidemiczna, jak i ta dotycząca bezpieczeństwa na tej granicy polsko-białoruskiej. Myślę, że taki przekaz później po tej komisji do społeczeństwa jest bardzo ważny, bo chcemy po prostu mieć przekaz z pierwszej ręki. Ja myślę, że taki przekaz na pewno nam udostępnią służby, różne służby mundurowe. I na koniec w trosce też wydaje się, że tutaj mam nadzieję taką, że stan bezpieczeństwa zarówno powiatu włodawskiego, ale także gmin powiatu włodawskiego może wzrosnąć, jeżeli w Woli Ochruskiej na bazie zabudowanej nieruchomości przy ulicy Szkolnej 2, tam gdzie była stara szkoła, że powstanie batalion WOT-u, Wojsk Obrony Terytorialnej. Trwają rozmowy, decyzja jeszcze nie zapadła, ale już tak widać, że obie strony chcą zakończyć to transakcją. Mówi się o terminach nawet grudniowych, być może nastąpi zbycie tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, co spowoduje to, że pojawią się żołnierze, pojawią się młode, że tak powiem, rodziny, pojawią się dzieci w naszym terenie i będzie to na pewno wpływało na poprawę bezpieczeństwa i rozwój naszego terenu.
I na koniec też myślę dobra rzecz, bo jeżeli batalion WOT-u w Woli Ochruskiej powstanie, to myślę, że będzie bardzo duże zapotrzebowanie na właśnie na tych żołnierzy, na funkcjonariuszy, którzy tam będą mogli podjąć pracę. Dlatego bym apelował z tego miejsca, by może na początek dyrektorzy szkół zorientowali się, czy młodzież, czy ci potencjalni absolwenci chcieliby, widzieliby siebie w tych strukturach, bo myślę, że przyjdzie taki moment i zostanie, że tak powiem, zarzucone pytanie, kto chce, jaką grupę możemy tutaj z terenu naszego powiatu wodawskiego zatrudnić, czy znajdzie ta grupa zatrudnienie w WOT-cie. Ja myślę, że tutaj bez robienia jakiegokolwiek sondażu, wydaje mi się, że to będzie atrakcyjna służba dla młodych ludzi, którzy nie będą musieli wyjeżdżać poza granice powiatu wodawskiego, czy za granicę, za chlebem, tylko tutaj mogą znaleźć zatrudnienie. Także jestem optymistą, czekam na, że tak powiem, ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie, ale dużo wskazuje na to, że może to zakończyć się takim happy endem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Proszę pan radny Wiesław Polaczuk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym się odnieść jeszcze do tych... Ale nie do mojej. Nie. Dotyczący stacji Sobibór. Otóż, szanowni państwo, no... Rozumiem, powiedzmy, troszeczkę intencje, chociaż z drugiej strony to jest powielanie tego, co robi muzeum, te, które ma znacznie większe środki, znacznie większe możliwości, znacznie... To ja nie wiem, jaki jest sens, powiedzmy, pokazywania jakoś obok. Ta stacja, no budynek był, tylko że on tak naprawdę historycznego znaczenia nie ma, bo tutaj przy rampie ci ludzie wysiadali. Jeżeli kupować, to już rzeczywiście kupować ten dom komendanta, bo on rzeczywiście tutaj był na terenie w zasadzie obozu, miał jakieś znaczenie historyczne i tak dalej. Ja nie mówię, że powiedzmy tutaj dołożyli, bo nie użyłem takiego słowa, tylko że tutaj na tą inwestycję poszły duże pieniądze, które ewentualnie można było na przykład... Dla mnie powiedzmy lepiej, żeby te pieniądze na przykład zostały wydatkowane na jakąś stałą ekspozycję dotyczącą historii naszego pięknego miasta Włodawy. Mieliśmy tutaj... No nie ma takiej ekspozycji, które by przedstawiało historię, a naprawdę mamy ciekawą historię, nawet cztery kultury, tutaj o kalwinistach praktycznie nikt nic nie wie i tak dalej. I tutaj no, pamiętam kiedyś pan Adam Panasiuk, tutaj regionalista, właśnie mówił, że w tym kierunku dobrze by było jeszcze, w pewnym momencie atakował nas, że takich rzeczy się nie robi. Miałem nadzieję, że ewentualnie on tutaj też jak gdyby ukierunkuje. I zamiast te pieniądze powiedzmy wydatkować na te cele takie, żeby własną naszą historię tutaj przygotować, pokazać, żeby też i ściągnąć tych ludzi, którzy jednocześnie tam, to się, jak już powiedziałem, powiela zadania. A to, że Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, ona, ja też współpracowałem i wiem dlaczego, ponieważ oni się bronili przed całkowitą likwidacją. Skończyły się te reparacje wojenne i tak dalej. Oni muszą wykazać się pewnymi zadaniami, żeby ktoś dawał im pieniądze. I stąd z różnymi inicjatywami no, szef też wychodził do mnie, ale to nie znaczy, że to jest nasz interes. W moim przekonaniu jednak te pieniądze powinny być akurat ukierunkowane. To będzie nas kosztowało. Dyskutujemy o różnych problemach naszego powiatu, o tych brakach w szkołach, w szpitalach i tak dalej. Czy rzeczywiście tutaj aż tak to potrzeba dublować rzeczy, które lepiej będą i są robione, bo też ta wystawa została nagrodzona, która się znajduje w muzeum. Ja tak szczerze mówiąc nie widzę sensu i potrzeby. Bo tu można się dogadać, pewne elementy ewentualnie poprosić z ministerstwem jakoś. Natomiast te środki finansowe, tych ludzi zagospodarować tutaj na miejscu. Mamy wspaniałą historię. Ja mówię o mieście, ale tak naprawdę przydałaby się i historia powiatu. Żeby tu w naszym muzeum, bo kładziemy powiedzmy nacisk na ten element związany z Żydami.
ale Żydzi to część jedynie naszej historii. I to czasami nie, większy, nie za duża część naszej historii. A co z naszą historią? Od czasu do czasu pojawi się jakaś tam tematyczna wystawa z okazji Festiwalu Czech Kultur, czy tam, i chwała za to tutaj pracownikom. No ale potrzebna jest jakaś ekspozycja, pokazanie, makiety jakieś, jak to widać. Są w miastach całe skanseny budowane wewnątrz tych miast, żeby uatrakcyjnić pobyt i pokazać. U nas tego się nie robi. W moim przekonaniu, jak już powiedziałam, to był błąd. To, że fundacja chciała, ja rozumiem, to było i jest być może kwestia przeżycia. Oni, żeby funkcjonować, dostają pieniądze budżetowe, muszą wykazać się pewną działalnością i tutaj na pewno taka inicjatywa wyszła. Muzeum jest, naprawdę świetnie sobie radzi i w moim przekonaniu nie ma takiej potrzeby. U nas powiat ma większe problemy i trzeba, myślę, że w ten kierunek, w moim przekonaniu, państwo mogą myśleć inaczej, powinno się realizować. Dziękuję. No to ja tak też, każdy ma swoje zdanie, udzielę sobie głosu. Panie Wiesławie, ja myślę, że to jest nasza historia. Że to jest nasza historia, a nie dzielić nasza, wasza historia. To jest nasza historia. I powiem tak, każdy ma pomysł na tak zwaną politykę historyczną. Ja ostatnio też zwróciłem się z panią dyrektor, dużo żeśmy kolokwialnie mówiąc przegadali na temat zajęcia się historią okresu 39-45 i dalej. Bo o tym też nie mówimy, nie ma pomników bohaterów 39 okresu podziemia, także Akowskiego. Także taka prośba też i pracownicy muzeum rozpoczęli takie działania już od wstępnej inwentaryzacji tych obiektów, które znajdują się na terenie powiatu włodawskiego. Ale ja myślę, że to nie jest dyskusja. Jeżeli jest taka wola, to myślę, że pani dyrektor chętnie zaprosi tutaj kolegów radnych, regionalistów i te tematy będziemy mogli przedyskutować. Także to taka moja dygresja odnośnie tych działań, które mają iść w kierunku odkrywania nowych zdarzeń historycznych, nowych faktów, które gdzieś tam, powiedzmy, zostały skryte przez czas. To ja sobie podziękuję. Proszę, pan radny Mariusz Zańko. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, dwie rzeczy jeszcze dla pracowników służby zdrowia. Życzę, żeby ta czwarta fala pandemii była jak najmniejsza i wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy być odpowiedzialni i próbować przekonywać tych niezdecydowanych, aby się szczepili. Tu autorytetem nie powinna być Julka z Facebooka, tylko lekarze, którzy w zdecydowanej większości się zaszczepili. To po pierwsze, więc życzę dla wszystkich pracowników szpitala, POZ-ów na terenie całego powiatu włodawskiego, żeby ta fala była jak najmniejsza, żeby te spustoszenia, które ona powoduje w czynniku ludzkim, ale również w gospodarce, miała jak najmniejsze negatywne skutki. A jednocześnie chciałbym zaprosić w imieniu pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrykach, w imieniu pana wójta, z którym również rozmawiałem, będzie bardzo duża uroczystość. Miejmy nadzieję, że te obostrzenia pandemiczne jeszcze nie będą na tyle duże. 18 października w Wyrykach, uważam za jedno z bardziej niebagatelnych wydarzeń tutaj, jeśli chodzi o powiat włodawski, nadanie szkole w Wyrykach, oficjalne nadanie szkole w Wyrykach imienia Armii Krajowej, czyli o tym, co między innymi tu sekretarz, pan przewodniczący mówił, czyli upamiętnienie tej historii właśnie z okresu 39-45. Nadanie sztandaru dla szkoły, również imienia Armii Krajowej. Odsłonięcie równie pięknego muralu, który jest właśnie poświęcony dla generała Kleberga we Włodawie, czyli muralu poświęconego 9-7 pułku, tak, Wiesław, jakby coś poprawisz, piechoty Armii Krajowej działającego na terenie powiatu włodawskiego.
i jednocześnie odsłonięcie pomnika poświęconego ofiarom zbrodni hitlerowskiej. To niewątpliwie jest taki piękny przykład jakby tolerancji i pokazujący często tym, którzy atakują Polskę, również struktury państwa podziemnego, że były współodpowiedzialne za Holokaust, co oczywiście jest nieprawdą, czyli pięknego pomnika, który jest poświęcony z jednej strony dla żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli w bitwie pod Wyrykami, i to jest postać krzyża, a tuż obok ta sama wielkość, czyli macewa poświęcona właśnie ofiarom obozu pracy, którzy zginęli z rąk Niemców właśnie w Adampolu. Także wydaje mi się, że duże uroczystości, które są bardzo istotne. Miejmy nadzieję, że pandemia tego nie zatrzyma i tutaj myślę, że warto w nich wziąć udział. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Wiesław Holaczuk. Jeszcze chciałbym podziękować panu staroście, że dzisiaj po raz pierwszy zaczął odpowiadać na pytania. Co prawda nie na wszystkie moje pytania odpowiedział, ale panie starosto, no można. Cieszę się bardzo, że pan, bo nawet jak zadawałem te pytania, to ja nie dostawałem odpowiedzi ani powiedzmy normalnych, ani pisemnych. Tutaj pan dzisiaj przynajmniej na część odpowiedział. Mam nadzieję, że na to pozostałe też dotyczące ulicy Sztabowej, bo muszę się tłumaczyć tam swoim sąsiadom, na piśmie dostanę i tak dalej. Także i to boisko na Sztabowej, w jaki sposób planujecie zagospodarować. Także jeszcze raz chciałbym podziękować za to, że no i właśnie w ten sposób powinna się odbywać merytoryczna dyskusja. Powinniśmy właśnie, wtedy wszystko jest jasne, nie tylko jeden radny wie, tylko wszyscy, bo te pytania może różne są, jedne są ważne, drugie mniej ważne, ale o to chodzi, żeby mieć pełną wiedzę, bo każdego z nas można zapytać o różne inwestycje, o różne rzeczy i nie zawsze tą wiedzę radny może posiadać. W związku z tym, no, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że to już wejdzie do normalnego trybu, zwyczaju, tak, że pan starosta będzie na sesji i ewentualnie dyrektorzy jednostek, czy tam powiedzmy pani radca będzie odpowiadać, co mnie bardzo cieszy. Dziękuję. Tak humorystycznie, panie jak radny, można jeszcze, albo łatwiej, o głos, że te tak? pytania były, albo precyzyjniej zadane. No. To tak już do przemyślenia. Więc proszę bardzo. Może to też humorystycznie zabrzmi, ale powiem taką rzecz. Jeżeli ktoś bacznie przyglądał się, wsłuchiwał się, a przede wszystkim obserwował na wyniki głosowań, w zasadzie wszystkie prawie, że uchwały zostały przyjęte jednomyślnie i tam gdzieś w jednej głos wstrzymujący, który nie jest głosem przeciwko. Jest to głosem, powiedzmy, że można coś zrobić lepiej może, a może inaczej. To jest tylko głos takiego, powiedzmy, nie do końca pewnego poparcia. Czy to oznacza, że w powiecie włodawskim jednak powstanie szeroka koalicja? Może nie jeden zastanawia się. Coś jest może na rzeczy. Pamiętamy, kilka lat temu była mowa, może poszerzmy tę koalicję tak, żeby nie było opozycji. A mówię to dlatego, że, proszę państwa, jest Polski Ład, jest wiele różnych instrumentów, możliwości. Może tą szerszej koalicji łatwiej byłoby o lepszy, szybszy, bardziej dynamiczny rozwój powiatu włodawskiego. Ja myślę, że trzeba zawsze, że tak powiem, dopuszczać wszelkie warianty. Ja nie mówię tutaj w uzgodnieniu z kimkolwiek. To jest takie moje jak gdyby oświadczenie radnego. Dwa lata temu o tym mówiłem, dzisiaj się powtarzam, ale nie jest za późno. Wystarczy, że tak powiem, spotkać się, rozmawiać. I na tym skorzystają tylko mieszkańcy powiatu włodawskiego. Więc nikt nie straci, a wręcz zyska. Mogą zyskać mieszkańcy powiatu włodawskiego. I niektórzy właśnie już dzisiaj tak się podśmiewają, no, podejrzewając, że tutaj coś jest na rzeczy. Oczywiście nic nie jest na rzeczy, tak? Po prostu głosujemy trochę inaczej niż głosują tam właśnie w parlamencie. Głosujemy bez nienawiści, bez zacięcia, tak. Bez właśnie jakiegoś takiego stwierdzenia, że wszystko musi być na nie. Nie, bo popieramy nie. W wielu przypadkach, czasami się wstrzymujemy od głosu, bo jesteśmy otwarci na współpracę. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor jeszcze, proszę bardzo.
Więc za myślą pani dyrektor do wszystkich mieszkańców słuchających nas, jesteśmy odpowiedzialni i się szczepimy. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jeszcze? Nie widzę. Zamykam punkt 8. Przechodzimy do punktu 9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 31. sesję Rady Powiatu we Włodawie 6. kadencji. Dziękuję państwu za uwagę.